jestem. O, już jest właśnie. Halo, halo. Halo, halo, nie słychać cię znowu jak coś. Aha, okej. Okay. To poczekam jeszcze chwilkę. O, już na streamie, także witam wszystkich na streamie. Halo, halo, witam wszystkich serdecznie zgromadzonych w różnych miejscach, czy to na streamie, na YouTubie, czy to na Discordzie. Także fajnie, widzę, że tutaj też są osoby. Może za chwilę zobaczymy jakieś pytania, postaram się tutaj jakoś przełączać, chociaż walczyłem strasznie. O, Klikli, wielki dzięki, 11 miesięcy legendarny wspierający. Czekajcie, muszę trochę przyciszyć tutaj sobie. Odpowiem wam historię, jak tutaj wcześniej przez 2 godziny starałem się włączyć mój mikrofon, który jest w ogóle ciekawa historia, bo mój mikrofon działa na wszystkich laptopach, tylko nie na tym, na którym powinien. Jest jakaś straszna chryja, bo wszystkich już sposobów próbowałem, żeby go włączyć i teoretycznie powinien działać, a jakoś jakimś cudem nie działa, nie wiem co tu się dzieje. Ale ten Windows 11 chyba nie daje rady. Coś nie wiem, czy to muszę wszystko odinstalować, zainstalować, czy to będzie w końcu działać. Ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że finalnie tak. Podaj Discord. Storm już tutaj daje Discorda. Zapraszamy na scenę. Można zadawać pytania. Dzisiaj myślę, że na luzie. Jeżeli ktoś ma jakieś koordynaty na jakąś wojnę, to przy okazji sobie włączymy i coś będziemy oglądać. I cóż, i tyle. Myślę, że tutaj też chyba automatycznie słychać osoby. Zaraz sobie to sprawdzę. Czy słychać wszystkie? O! Super, wielkie dzięki. Tutaj widzę, że inni też dostają. Dodatkowe właśnie wspieranie. Wielkie dzięki. Teraz będziemy mieli tego sporo. Muszę sobie chyba zmienić głośność tego. Chyba, że to u mnie jest tylko tak głośno. Chwileczkę, czekajcie, zaraz spróbuję. Okej, okay, chwileczkę. Wow, ale teraz będzie cała seria idzie. Wielkie dzięki Kiki. Także mamy nowych wspierających tutaj. Jak ci minął dzień? Właśnie dzień minął całkiem nieźle, aż do momentu, kiedy, bo ja byłem pewny, że mój mikrofon nie działa i w pewnym momencie się okazało, że mój mikrofon działa, ale to właśnie minus jest taki, że nie działa na tym laptopie cały czas, więc tak to ogólnie było całkiem fajnie i naprawdę zepsuł mi humor ten niedziałający mikrofon. To znaczy w sumie plus jest taki, że on działa, więc podejrzewam, że jak jakiś informatyk się może zabierze tutaj za tą sprawę, to finalnie nie będę musiał kupować nowego, więc to jest plus. Ale kurczę, naprawdę, jak może coś działać i nie działać? I wszystkie możliwe opcje włączałem, wyłączałem, odinstalowywałem. I dalej jest to samo. No ale cóż, tak bywa. Okay. Złośliwość rzeczy martwych. Tak, złośliwość rzeczy martwych, dokładnie tak. Dajcie znać, czy słyszycie osoby, które są z Discorda, bo tutaj to właśnie też muszę dać sprawdzić. Nie wiem, czy jak Storm może teraz coś przez chwileczkę powie. No tak, jakby coś, jesteśmy na Discordzie Rise of Kingdoms Polska, tak? Link jest podany na czacie często, tutaj można wejść i zadać pytanie tutaj na głosowym lub na czacie na YouTubie i tutaj będziemy odpowiadali na pytania wszelkie rodzaju. Jeżeli nie będzie pytań, no to przygotowałem kilka fajnych tematów, myślę, że możemy sobie po prostu pogadać i zrobić sobie taki malutki podcast. Tak, ja spróbuję na chwilę pokazać, jak ten Discord tutaj wygląda. Czekajcie, muszę zobaczyć, co mam na tym Discordzie. Chyba mam wszystko
Normalnie pokażę wam, czekajcie chwileczkę, jak to wygląda, czy będzie teraz widać, o, nie widać, czekajcie, coś jest nie tak, czy muszę to dać na dół tego Discorda, żeby był widoczny, nie, powinien być Discord widoczny, ale jak widzę, nie jest widoczny, co dziwne, bo wcześniej normalnie miałem, czekajcie, o, o, teraz jest widoczne, także zobaczcie, widać jak to wygląda. Zachęcamy do dołączania do sceny. Czasem będę się tutaj po prostu przełączał, pokazywał. Zapraszamy na DC. Jest link dołączony, także wszystko myślę, że ok. Chyba mam jakieś echo, czekaj, sprawdzę. Echo jest, kiedy Storm mówi. Możliwe, że dlatego, że jak ja słyszę... Bursoneku, wielki dzięki za wspieranie po raz kolejny. Możliwe, że jest echo związane z tym, że słychać was na moich głośnikach, tak? I wtedy jest podwójnie słychać, tak? Kiedy mówisz i kiedy ten. Także tutaj no jest to trochę problem, bo nie mam. Gdybym miał słuchawki chyba do odsłuchu, to wtedy byłoby lepiej. Okej. Okay. Może zaraz coś takiego sobie spróbuję zrobić, żeby nie było właśnie takich podwójnych dźwięków. Okej. Okay. Dobrze. No to proszę, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to zapraszamy. Ja się postaram może wyciszać wtedy głośniki, kiedy ktoś będzie mówił, chociaż to by było, kurczę, znowu ciężkie. Ale myślę, że będzie w miarę okej. Okay. Dobrze. Czy polecam Totmesa na KVK1? To pierwsze pytanie, które tutaj widzę, się pojawiło na czacie u mnie. Ogólnie chyba jednak już teraz nie polecam. To znaczy był taki czas, kiedy polecałem tego Totmesa, ale później zmieniło się bardzo dużo, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. W sensie takim, że zmieniło się to, że już w KVK3 możemy używać dowódców wszystkich sezonu podboju. No i to jest decyzja właśnie do podjęcia. Czy ktoś chce zrobić sobie dowódcę, na którego trzeba dosyć dużo jednak tych złotych rzeźb wydać, tylko i wyłącznie po to, żeby go używać przez te KVK pierwsze i KVK drugie, bo już w trzecim ludzie zaczynają używać dowódców sezonu podbojów, no i niestety no Totmes był w miarę ok, ale teraz już mamy Zygel Younga, teraz już mamy Hermana, teraz już chociaż... mamy Bodycke Prime, więc no, on nie ma startu do nich niestety, więc w sumie to bym go nie polecał, no bo teraz w ogóle z tymi legendarnymi to już wiecie niektórzy doskonale jak ja na to patrzę. Znaczy generalnie kiedyś Totmes miał ręce i nogi, bo KVK 3 nie miało wtedy dowódców KVK 2-3, tak? Ale teraz jeżeli właśnie jest ten Zugel, Young i Boudica, pomimo nawet, że to jest na samym końcu tego KVK, to i tak ten Totmes i tak już nie będzie miał takiego dużego zastosowania, tak? Bo już jeżeli on miał do walki tylko przeciwko Ryszardom, Minamoto, Martele, no to on wtedy jakoś sobie dawał radę. A teraz jak mam naprzeciwko Zugę, Boudiki, Hermany, to po prostu jest teraz totalnie zdeklasowany przy tym. Więc to jest też duży powód dlaczego i to jest po prostu inwestycja na 2 KVK, tak? Czyli nawet zrobienie go ewentualnie na bardzo nisko, żeby zastąpić epickim, żeby nie biegać tym epickim dowódcą. No ale jednak najlepszym rozwiązaniem jest jednak trzymanie tych wszystkich złotych głów, aż się wejdzie w KVK 3 i wtedy na dzień dobry sobie poczęstować się Zugę lub Hermanem. Okej, okay. No także myślę, że temat w miarę żeśmy wyczerpali. Kosa tu zadał bardzo fajne pytanie. Jaki format odcinków ma dla Ciebie priorytet? Na przykład historia pewnego gracza, czy filmy bardziej instruktażowe dla początkujących, czy jakieś informacje o update, czy o dowódcach? Wydaje mi się, że jeżeli bym miał powiedzieć, że jakikolwiek film u mnie ma priorytet, to zwykle wtedy, kiedy wchodzą nowe rzeczy, czyli kiedy wchodzą nowi dowódcy, kiedy wchodzą jakieś aktualizacje w grze, to wtedy staram się zawsze, żebyś wiecie, tacy, taki, że w miarę szybko u mnie jest. Natomiast nie mam chyba jakichś takich formatów, które nie wiem, sam faworyzuję u siebie, bo tego jest naprawdę sporo. Jest dużo takich rzeczy, które bardzo lubię. Historię pewnego gracza na przykład też, chociaż staram się, żeby właśnie trochę ją zrobić inaczej, trochę lepiej.
pod względem różnym, wizualnym i tak dalej. Trochę mi na to wszystko brakuje czasu. Także to jest format, który lubię na pewno. Jedne z rzeczy, których najbardziej lubię ze wszystkich, to są rozmowy z graczami, czyli te podcasty, Gwiazdy Rocka. To też jest mi ciężko, często trudno zorganizować, ale to są na pewno takie rzeczy, które bardzo lubię. Na pewno jeszcze taki priorytet na pewno mają live'y, kiedy są u nas jakieś walki. Zobaczymy, jak to będzie w tym KVK. Ale też lubię oglądać, tylko że tutaj właśnie to jest wszystko kwestia czasu, tak? Gdybym mógł sobie pozwolić na to, żeby tak naprawdę się tym zająć na 100%, to wiadomo, że to by inaczej wyglądało, ale czasem tak bywa, nie? Dzisiaj też chciałem sobie super przygotować tego live'a, zrobić jakieś fajne pomysły, konkursy i tak dalej. No i widzicie, skończyło się na tym, że przez 2 godziny męczyłem się z mikrofonem i finalnie ten mikrofon mi nie działa. To znaczy, no, dobrze, że mam ten jeszcze drugi stary, także jakoś mi się może uda go zrobić. Także Dobrze, tutaj tutaj na razie tyle. Mini poprosiło o głos, to zobaczymy, czy wbije. O, halo, halo, Mini. Dzień dobry. No, jednak nie. Dobrze, to może przejdźmy troszeczkę pytań na. Pytania też są na Discordzie. A tutaj ten mini. A, mini już poszedł. Gram piechotą, jestem przed KVK2, trzymam się twoich rad. Mam już tyle głów, ale jakoś jakiegoś dowódcę mogę zrobić. Ale pytanie jest takie, czy inwestować w żołnierzy, tylko robić piechotę, co później, ile mam mieć piechotów, marszów piechoty, ile kawalerii, ile łuczników. No to jest takie pytanie, no może ty odpowiesz, bo to takie jest mnóstwo naraz wszystko, nie? Okej, to znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na samym początku, to wiadomo, że zawsze trenujemy pasywnie wszystko, co się da trenować. Tylko to jest kwestia tego, że jeżeli pojawia się wydarzenie, bo ja ogólnie nie polecam przyspieszać tak po prostu od co, tylko przyspieszać wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy coś za to dostajemy, bo akurat nie wiem, albo jest Zenit i możemy te 5 głów chociażby zdobyć. Albo jest pre-KVK i na tym nam zależy, jeśli w ogóle nam zależy. Albo są różne wydarzenia. Teraz też tutaj mamy te na przykład serce zwycięzcy. Tutaj akurat jest podział na jednostki, ale niekiedy są takie wydarzenia, gdzie to nie ma znaczenia, jakie jednostki będziemy trenować i trenujemy tylko jedne. No i wtedy w takich sytuacjach, kiedy trenujemy, albo jak na przykład robicie sobie bastiony, tak? Ja zwykle jak robię bastiony na KVK, to trenuję na przykład tylko łuczników. I wtedy warto właśnie zrobić sobie coś w tym stylu. Więc ja bym absolutnie trenował wszystkie jednostki, ale jeżeli używasz jakichś przyspieszeń, no to wtedy przyspieszasz sobie tylko piechotę. Oczywiście znowu bez przesady, tak? Bo nie chodzi o to, żeby mieć później, nie wiem, 2 miliony piechoty, a innych jednostek po 100 tysięcy. Ale z takimi jakimiś dobrymi proporcjami też to związane jest z tym, czy się tych marszy rzeczywiście później finalnie używa w Nie, walce, czy się ich nie używa. tu się troszeczkę nie zgodzę, bo tutaj jest prime example, że to niektórzy właśnie robią to, co powiedziałeś, czyli że 2 miliony piechoty po 100 tysięcy innych jednostki i po prostu bejtują ralki, nie? I to jest prime city garrison po prostu. Ktoś zostawia sobie Gorgo z Herakliuszem na pełnej piechocie kontra lalka i zazwyczaj to zawsze wychodzi dobrze, tylko to już nie są 2 miliony, tylko na przykład 3-4 miliony. Takiego gracza prawie jest niemożliwe wyzerować, tak? Bo lalką odpali sobie resztę jednostek i ma samą piechotę w zamku, prawda? Tak samo jak na przykład Flash ma full miasto kawalerii, nie? Także Tak, tutaj się tak, tak. troszeczkę To nie też jest. zgodzę. Ale to jest ekstremum ekstrema i na samym początku należy na to nie patrzeć i szkolić jak leci i zabijać wojsko jak leci. Tak, to jest na pewno jakaś taka ciekawa opcja, żeby mieć jednostki tylko jednego rodzaju, ale ja mimo wszystko bym tego nie polecał. To jest jednak, jak popatrzymy na indywidualnego gracza, to jest jeszcze spoko. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na jakby na. Z punktu widzenia królestwa,
No to jesteśmy trochę takim niedorozwojem tego naszego królestwa. No bo co, robi królestwo jakąś daną mobilizację, zależy nam na tym, żeby wszyscy wysyłali A to... jednostki piechoty, a my piechoty nie mamy i wtedy No jest właśnie lipa. wtedy całą piechotą można zrobić na przemian, tak? Bo ktoś nie ma wtedy, na przykład są konta takie, że po prostu robią sobie cztery marsze kawalerii i po prostu resztę wojska, które sobie wytrenują pasywnie, po prostu wrzucają w mobilizację, aż się wyzerują do końca. Tak, tak. Tutaj mi chodzi o osoby, które nie trenują pasywnie, które właśnie trenują na przykład tylko kawalerię i nie trenują pasywnie żadnych innych jednostek i finalnie A, no mają to później w bez sensu, mieście tak. tylko No jedne tak, no tak. jednostki. I to fajnie później, jeżeli jest mobilizacja na twoje miasto, to rzeczywiście się jesteś w stanie dużo lepiej obronić taką 100% kawalerią, ale no tak jak mówię, dla mnie to nie jest jakaś optymalna opcja, bo królestwo po prostu na tym traci. Znaczy to druga sprawa szanse na to są bardzo, 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 bardzo znikome, tak? Bo no, gra się, jednak to musi być bardzo przeciwnik nieogarnięty, że widz nie zobaczy, że kurczę, ta lalka się nie opłaca na twoje miasto i zazwyczaj to po prostu się nie dzieje, tak? Okej, okay, Także to tutaj jest u tylko taka mnie ciekawostka. Atom pyta, nie, przepraszam, Łuki, z kim sparować Hermana Prime'a? Herman Prime, moim zdaniem ta para Zygel Young i Herman Prime to absolutnie, jeżeli gramy łucznikami, ona jest po prostu świetna i to jest taka para, której bym jednak nie rozłączał. Ja nie mam jeszcze Hermana wymaksowanego, ale Zygę i Herman robią takie raporty, a poza tym ta trucizna, jeżeli mamy jej dużo w naszym królestwie, też jest świetna. Także na pewno Zygę jako pierwszy dowódca i Herman jako drugi, nawet niekoniecznie dlatego, żeby Zygę był jakiś dużo lepszy jako pierwszy, chociaż wydaje mi się, że jest. Tutaj się różnią trochę talenty i tak dalej, różni się podejście, ale na pewno jeżeli wyjdziesz Hermanem pierwszym, to ludzie będą cię szybciej atakować. Zygę jest taki bardziej, że jednak ludzie czują respekt do Zygę, a jak widzą Hermana, to od razu myślą, o to jest ten, co rozsiewa truciznę, więc musimy go atakować jak najszybciej. Tak jakby psychologicznie bardziej do tego podchodzę niż statystyki, ale naprawdę ten marsz robi takie liczby, że no jest to niesamowite. To było zdecydowanie na tym poprzednim KVK. To oni naprawdę za każdym razem, choćby nie wiem co się działo, nawet jak mnie swarmowali, to ten marsz i tak dawał radę. Także byłem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem tego marszu. Nie, nie, to znaczy ewentualnie jak ktoś nie ma tego Zygel Younga, to wtedy może pomyśleć. O, Mateusz, wielkie dzięki za wspieranie. Ewentualnie jak ktoś nie ma tego Zygel Younga, to wtedy może pomyśleć o innych dowódcach łuczników i wydaje mi się, że Herman ogólnie dobrze działa prawie z wszystkimi. Oczywiście wiadomo, że najlepiej będzie działał wtedy, kiedy mamy drugiego dowódcy, który też zadaje obrażenia obszarowe, ponieważ Herman ma taką specyficzną tutaj właściwość. Chwileczkę tylko sobie zobaczę, która to jest. O! Premia do obszarowych umiejętności, tak? Czyli on tutaj te 20%, jeżeli go sparujemy z bodyką, to bodyka na tym nie skorzysta, ale jak już go sparujemy, nie wiem, z Ashurbanipalem, albo z Nebu, albo z YSG, to już wtedy wszyscy z tego skorzystają, ale tak jak mówię, optymalnie. W ogóle myślę, że ten marsz, jeżeli ktoś nawet nie gra łucznikami, to na teraz zdecydowanie takim mega tak. super marszem jest Zygel Young i Herman Prime. I jeżeli macie gdzieś tam na pomysł, żeby teraz sobie zrobić łuczników, to absolutnie to są ci łucznicy, których polecę. Dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. Akurat w tym temacie. Okej, okay. Nie wiem, czy są pytania jakieś z DC. Na razie chyba jeszcze są, jest są. Spokój. Są jeszcze wyżej, tam Krikli wspominał. O, tutaj jeszcze jest nowe. Tutaj pytanie jest o ten marsz Siege'a, czyli tam u marszu Małgosia z Kordoba. Ja ich mam na farmie 5-5-1-1 oraz 5-1-2-1 i wszyscy, którzy, z którym testowałem ten marsz, przegrali. Tak, to znaczy to zależy oczywiście jak testujesz. Ja w ogóle tutaj będę musiał zrobić gdzieś tam w odcinku update, jak wygląda moja inżynieria, ale powiem wam, no w takim, w ogóle jeżeli chcecie używać tych inżynieryjnych, ja sobie może je wystawię na mapie,
To jeżeli wy jesteście wieżyczką i ktoś stoi obok i wy w nich strzelacie, no to po prostu no nie ma szans z wami. Ponieważ największa różnica tych obrażeń dystansowych jest taka, że kiedy wy kogoś atakujecie, to ta osoba nie może używać aktywnych umiejętności. Czyli wy używacie aktywnych umiejętności, ale ta druga osoba tych aktywnych umiejętności nie używa. Możecie sobie to zobaczyć, czekajcie, wam pokażę na raporcie może lepiej. Tutaj na przykład walczyłem z Jakubem i zobaczcie sobie, jak wygląda raport z takiej bitwy. Widzicie, że ja używam aktywnej umiejętności raz, dwa, ale jak popatrzycie na tego czerwonego wroga, to on nie używa aktywnej umiejętności nigdy. Bo tutaj to był taki test, że właśnie robiliśmy, że ja do niego strzelam, a on się nie rusza. Tylko właśnie, tutaj też są oczywiście problemy. No, zobaczcie, ile ten test trwał. Prawie że 5 minut. Nikt przecież nie stoi 5 minut marszem i nie patrzy, jak ktoś tam sobie będzie do niego strzelał. Więc ten raport i te numery, które tu widzicie, są spoko, ale one są sztuczne. Tak KVK po prostu nie wygląda. Chyba że ktoś by był, wiecie, AFK, albo znaczy, nie nie. wiem, nie może się ruszyć, to wtedy rzeczywiście tak. Ale tutaj na plus i na minus. To w ogóle ten cały Siege to jest cała historia. Będę musiał sam zobaczyć, jak to będzie wyglądało na KVK. Bo wiecie, jeżeli rywal jest, wy budujecie flagę, rywal próbuje do was podejść, to możecie go odsunąć, bo się będzie jakby bał wejść. Albo jeżeli robią oni mobilizację na flagę, wy ustawiacie sobie trochę dalej, na przykład powiedzmy, że na tą flagę rywal ustawia sobie teraz rally, to zobaczcie, ja mogę się ustawić tymi moimi dystansowymi gdzieś tutaj blisko mojego miasta, powiedzmy, że oni tego bola gdzieś tutaj mają. I ja sobie ustawię tutaj moją wieżyczkę i mogę strzelać do tych marszy, które oni mają ustawione. I teraz tak, oni mają taką opcję, że co? Że mogą teraz tego bola, którą powiedzmy mają za flagą, mogą przesunąć bliżej mojego miasta. Ale jak przesuną bliżej mojego miasta, no to będą mieli problem może z reinforcem. Z drugiej strony, jak ktoś przyjdzie pod moje miasto, to ja mogę z mojego miasta wyrzucić kolejne marsze i ich po prostu atakować. Tych, którzy pójdą. Tutaj różne są możliwości. Wiadomo, że tutaj sztucznie nie jestem w stanie wam pokazać, bo to nie jest KVK, to nie jest tak, że tutaj wszędzie są miasta, wszędzie są jakieś inne osłony. Także jeżeli się trafi, że ja w kogoś strzelam, a ktoś nie strzela do mnie, no to Siege po prostu robi robotę. Ja tu też wygrywam z każdym, a moi dowódcy, ci inżynieryjni, zaraz wam pokażę, jak oni wyglądają. Małgorzata już jest 5-5-1-1, no ale to jeszcze, wiecie, ona może być jeszcze dużo, dużo lepsza. Mój Cordoba w ogóle 5-1-1-1, ale powiem wam, że w ogóle co najlepsze, to mnie dziwi, jak szybki jest Siege i jak szybko można też zrobić sobie ekwipunek, bo ja to naprawdę parę tygodni, a zobaczcie, już sobie zgromadziłem całkiem niezłe rzeczy. Te statystyki wydaje mi się, że są całkiem spoko, szczególnie szybkość marszu, popatrzcie, 10% plus 6,5, 16,5%. Prędkości marszu. Dlatego też wybrałem Margaret i Cordobę, bo oboje mają w umiejętnościach prędkość marszu, więc ja tu jeszcze będę miał więcej tej szybkości marszu. Z 3 na 15% wskoczę i powiem wam, że jak jeszcze talenty mi wskoczą na tych, tutaj na tym uzbrojeniu, które mam, które jest epickie, tam też jeszcze trochę, no parę procent to będzie dosłownie, ale finalnie myślę, że ten mój Siege będzie szybszy od niektórych moich normalnych marszy, że wydaje mi się, że w ogóle tylko kawaleria będzie w stanie dogonić moje jednostki. Zobaczcie, jak normalnie jednostki, wiecie, Tier 5 w Siege'u się nie poruszają w takim tempie. To jest jak na Siege, to jest bardzo szybko, więc to jest też plus. Tutaj, jeżeli gracie Siege'em, to jest właśnie kwestia taka dobrego ustawienia się, uciekania i starania się tak atakować, że wy atakujecie kogoś, a nikt nie atakuje was. No bo żeby dobrze być w stanie odeprzeć atak kogoś, kto was atakuje z bliska, no to już trzeba mieć jednak tych dowódców lepiej wymaksowanych. Dobrze. Ale też mogę, już nie bywa. Dobra, rozgadałem się mogę na ten temat, może to no, już bo zostawię. Słyszałem tutaj troszeczkę argumenty troszeczkę, ponieważ jakby tam inwestycja z tymi ekwipunek siege'owskim, nie obejrzałem niestety twojego odcinka na temat Siege'a, natomiast ja tylko znalazłem też na internecie Mr. Siege i chyba ty też tam zauważyłeś tego youtubera, co właśnie głównie sobie mainuje Siege'a, nie? Tak, ja właśnie od niego wziąłem cały ten pomysł. Mhm. I jakby całość jest mega, mega fajna, ale jednak mimo wszystko to jest dalej teoria, tak naprawdę.
to się dzieje w ten sposób, że no po prostu ten nawet jeden, dwa marsze nie musi cały ball podejść tam, żeby ci pokonać tego siege'a, a niektórzy po prostu ignorują tą wieżyczkę. Ta wieżyczka jedynie gdzie ma zastosowanie, to w takich specyficznych miejscach, czyli na przykład na takich wybrzuszeniach, gdzie rzeka, żeby dojść do tej wieżyczki, to trzeba przejść przez rzekę, gdzie jest ball, i jeszcze wobec 8 miast przejść obok, sojuszniczy. I rzeczywiście wtedy ta wieżyczka faktycznie ma szansę zrobić 5-minutowe raporty. Tylko pytanie, to jest znowu sytuacja, że żeby do takiej sytuacji nawet doszło, to musi być równy matchmaking, tak? Że przeciwnik nie ma totalnej kontroli na otwartym polu, prawda? Bo jeżeli ma totalną kontrolę na otwartym polu, no to wtedy siege tylko się wychodzi, składa się 6 sekund, ktoś, przychodzi ktoś 8 marszami i ty od razu zwijasz i nawet praktycznie nie jest to możliwe. Druga sprawa, to jest cały ekwipunek. Faktem, ty tam chyba zrobiłeś eku pod gathering, tak? Żeby ten siege miał lepsze statystyki. I fioletowy, tak? Nie. Ja zrobiłem sobie ekwipunek ten taki Siege'a, ale część mam właśnie tylko buty i chyba spodnie mam, bo one są w sumie całkiem niezłe. Te z gathering, czyli te za kości. Te za kości. No faktycznie, jeżeli chodzi o inwestycje ekwipunku za kości, to faktycznie to jako jedyny ma sens. Tylko to jest bardziej dla takich kont, mi się bardziej wydaje, którzy już mają skończone marsze, tak? Które mają po prostu już te 4-5 marszy gotowych i po prostu chcą sobie troszeczkę poeksperymentować z grą, tak? Czyli to jest idealnie twoja sytuacja, prawda? Bo ty już masz te marsze, masz wszystkich tych dowódców starszych i nowszych i jest. Natomiast jeżeli chodzi o dla nowego gracza, stanowczo odradzam, ponieważ to jest strasznie sytuacyjna sprawa. Dodatkowo jeszcze moim zdaniem jest tak, że tak naprawdę no musisz mieć te jednostki oblężnicze, prawda? No a jak się pozbędzie? To jest troszeczkę też nakładanie sobie sztucznego powera, tak? Bo jeżeli ty będziesz miał w zamku tego 500k T5 Siege, to praktycznie automatu dochodzi ci 5 milionów Siege'a, które możesz tylko pozbyć tak naprawdę na fladze z Herakliuszem, prawda? Czy tam w garnizonie z Herakliuszem. Czyli to jest kolejna jakby ekstra rzecz, którą musisz się też martwić, żeby mieć ją w zamku. A nawet jeżeli ją masz, to i tak zwiększa ci power, który nieadekwatnie, jeżeli w zależności od królestwa, będzie inaczej na to patrzeć, czy będziesz miał większy power, czyli tam w zależności od królestwa, jakie to robi, tak? To też jest, może być pewien minus, że ty potrzebujesz po prostu więcej jednostek. No i jeszcze dodatkowo Siege wymaga chyba w każdego typu jednostki równo surowca chyba, to, prawda? Z czego co? Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że tak, że tutaj masz rację. Natomiast no ja się tutaj też praktycznie z wszystkim z tobą zgodzę, co mówisz, bo tak, to jest, wiecie, to jest w ogóle idealny eksperyment dla mnie na ten moment gry, w którym jestem, bo ja tutaj w swoim królestwie nie mam problemu z tym, żeby wyrobić jakieś tam limity i ja mam, u nas jest tak, że jeżeli ja wyrabiam limity, jeśli chodzi o killsy, jeżeli chodzi o deady, to mogę sobie w moim mieście mieć cokolwiek chcę, no bo mam więcej powera, muszę zrobić większe numery, ale ja te numery i tak większe robię, więc w sumie mi to jest bez różnicy. To co też powiedziałeś, absolutnie nie polecam tego nowym graczom, bo to jest właśnie taka jednostka sytuacyjna, więc jeżeli tej sytuacji nie będziecie mieli, no to później nie będziecie mogli w ogóle używać tej jednostki, w sensie takim, że w ogóle sobie nie powalczycie, tak? Jeżeli nie będzie idealnych, to znaczy może nie idealnych, ale sprzyjających jakichś warunków do używania tych jednostek, no to będzie problem. Chyba że Lilith jeszcze trochę usprawni te dystansowe, bo naprawdę dla mnie to, że musicie budować tą wieżyczkę, co trwa 8 sekund, jest niesłychanie uciążliwe. Gdyby te jednostki strzelały, nie 6, mogę pokazać, tak, że ta zmiana będzie trwała 8 sekund, nie, 6, przepraszam, ale wcześniej miałem tak jakby dłużej, chyba, rozbrojenie chyba trwa 8, zaraz zobaczymy. Możliwe. Tak, 8. Rozbrojenie, tak, które jest w sumie najważniejsze, bo wybudowanie to nie jest takie ważne jak rozbrojenie tego, więc gdyby można było strzelać po prostu z miejsca, tak jak jest na przykład w Call of Dragons, to myślę, że to też byłoby 100 razy lepiej. Od razu mówię, że nie można strzelać przez przełęcze, czyli nie możecie robić tak, że jest brama, wy sobie tutaj ustawiacie wieżyczkę i strzelacie na drugą stronę, to jest niemożliwe. To o tym pomyśleli deweloperzy, już chyba są trochę sprytniejsi,
jeśli chodzi o różne takie pomysły, które gracze mogliby mieć, więc tego się nie da. Ale właśnie, ja jestem właśnie przed takim sytuacją, czyli dla mnie to, że mam więcej jednostek i więcej siły, po pierwsze nie jest problem. Ja jeszcze nie mam w ogóle tyle jednostek tego Siege'u, bo usuwałem, zresztą o tym wiecie, bo o tym też były odcinki, więc będę musiał trochę sobie wytrenować. Ale nie mam problemu ogólnie z tym, że mi siła wpadnie. Jeśli chodzi o moich dowódców legendarnych, no to zobaczcie, ilu ja tu już mam na ekspertyzie. I dla mnie, ja stanąłem przed takim czymś, że sobie pomyślałem, kurczę, na przykład teraz zrobiłem sobie, jeśli chodzi o kawalerię, tak, miałem, pokażę wam, jak wygląda moja kawaleria, więc miałem Newskiego z Williamem i zmieniłem na Joan Prime. I spoko, Joan Prime jest lepsza nawet bez ekspertyzy od tego Williama. I to widać po raportach, widać to w grze. Ale to jest taka jednak mimo wszystko delikatna różnica. I tak sobie pomyślałem, dobra, teraz nie będę robił żadnych łuczników, bo łucznicy niedawno wyszli. Mogę sobie znowu coś tam niby lepszego zrobić, ale ja mam naprawdę, wydaje mi się, całkiem niezłe te marsze. Bo mam Scipio Liucze, jeśli chodzi o piechotę. Mam właśnie Newskiego Joan, jeśli chodzi o kawalerię. Łuczników też mam spoko. Garnizonu mi się teraz nie chce robić. I to jest taki projekt, który w ogóle jest spoko, bo on jest taki dla mnie śmieszny. W sensie takim, że to jest coś innego, nie? Że mogę teraz sobie wstawić jakiś marsz i na przykład też pomyślałem, że normalnie nie wystawiam nigdy szóstego marszu. Nawet jakbym odblokował tą technologię, to bym tego nigdy nie zrobił. A z Siege'em jak najbardziej. Czyli zobaczcie, normalnie sobie walczę swoimi pięcioma marszami na KVK, odblokowuję szósty i mogę sobie robić właśnie, walczyć tymi moimi pięcioma marszami w bolu, a dodatkowo gdzieś tam z tyłu ustawiać tą moją wieżyczkę i gdzieś tam strzelać. I tutaj jedno, co się w sumie z tobą nie zgodzę, to nie jest tylko w takich stacjonarnych momentach, bo na przykład Mr. Seal bardzo często używa tego marszu do walki w bolu, bo bole bardzo często wyglądają na takiej zasadzie, że z jednej i z drugiej strony walczą marsze, ale nikt się nie przesuwa. I wtedy wieżyczka robi naprawdę świetne numery, tak, bo wy to się sobie zgadza. Ustawiacie z jednej strony, strzelacie do wroga, który nie jest w stanie przejść do waszej wieżyczki, bo jak on by zrobił te parę metrów w waszą stronę, to zostanie wchłonięty i zniszczony przez 50 marszy, które stoi na jego drodze. Więc on nie jest w stanie się przesunąć do przodu. Jak się przesunie do tyłu, to wasz bol będzie gniótł przeciwnika, więc dla niego to też nie jest droga. I finalnie kończy się na tym, że wy strzelacie do niego. Więc w takich dużych bolach te jednostki też mają zastosowanie, tylko właśnie to trzeba cały czas je przesuwać. Chyba że idealnie jest taki bol, że wiecie, jak 960 i 93, że oni się praktycznie nie przesuwają w ogóle przez dłuższy czas. Tak czasem bywa, tak praktycznie jest na każdym KVK, są takie sytuacje, więc dla mnie to jest taki właśnie projekt na zasadzie, o, będę miał coś śmiesznego, coś innego zrobię i powiem wam, że frajdę, jaką z tego mam, jest niesamowita, bo to jest, wiecie, jak potrzebujesz tylko 30 rzeźb, żeby zrobić kolejną umiejętność i sobie znowu możesz testować, jak co chwilę mogę nowego coś wykuć z ekwipunku, no przecież te epickie wykuwanie tego to jest luzik totalny. Tutaj to jest zupełnie co innego, jak się robi już legendarne rzeczy, albo jak ja nie wiem, tutaj na tych swoich marszach potrzebuję teraz, wiecie, na tych najlepszych ekwipunkach te kultowe rzeczy, to jest uciążliwe, to trwa, to naprawdę jest sporo tego wydawania. Tutaj, jak znaczy, sobie robię inżynierię, to jest wszystko tanie i uważam, że w odpowiednich warunkach będę w stanie robić naprawdę fajne rzeczy, ale to zobaczymy, bo ja nie wiem, ja też nie jestem w stanie, nie powiem teraz, że to był dobry wybór, dlatego też nie polecam, żeby ktoś to robił, ale możecie tą drogę gdzieś tam przeżyć ze mną, zobaczyć i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Jeszcze jest jeden taki efekt uboczny tych wieżyczek, że jeżeli jest ten bol, to właśnie często, jeżeli są te wieżyczki kilka, to często się powoduje tak, że ludzie nie lubią puszować w bola wtedy, bo wieżyczka robi auto target i jakby to wtedy podświetla na czerwono. O nie, ktoś mnie atakuje, a w tych dużym chaosie nie ciężko zauważyć, że o kurczę, to wieżyczka. I zazwyczaj ludzie uciekają zawsze z tego zasięgu, nie? Dlatego tak też nie uważam, uważam, że to musi być naprawdę faworyzujące warunki, tak? Czyli że z tych marszy musi być dosyć
dosyć sporo. Mi bardziej chodziło o takie, wiesz, mniejsze bole, gdzie jest po prostu przepychane po prostu i wiesz, ty musisz szybko złożyć się 8 sekund, a twoi już wszyscy uciekają, nie? Bo masz 5 marszów kawalerii twoich, nie? Już w takich bardziej późniejszych walkach mi chodziło, nie? Natomiast na takie wielkie bole, bol na bol, to jak najbardziej to jest w porządku, prawda? Ale no to też kwestia właśnie tych ikonicznych kryształów i to, że ten ekwipunek jest ciężki do zdobycia, że ty musisz poświęcić ekwipunek na przykład zanim zrobisz drugi ekwipunek drugich dowódców do kawalerii, to zrobiłoby bardzo uniwersalne rzeczy. To będzie po prostu dobra pozycja, po prostu jest często kaw meta, prawda? Że biega się na te 2-3 marsze, zrobienie huo Williama teraz i drugi zestaw kawalerii, no po prostu by robił też mega fajny raport też w polu, prawda? Czy też huo mech, tam w zależności co się tam sparuje z tym huo, prawda? Także tak jak też mówię, no zobaczę jak to będzie wyglądało. Na pewno jest to coś dla mnie ciekawego, coś takiego, co mnie w ogóle kręci teraz w tej grze, więc ja bardzo chętnie zobaczę jak to finalnie. Będę na pewno też dużo pokazywał z używania tego, myślę, że to może być ciekawe. Na początku byłem przecież, doskonale wiecie o tym, wielkim przeciwnikiem tego, żeby to inwestować, tak jak mówię, cały czas czuję to, że właśnie nie ma bliskiego dowódcy, który można by zrobić i jest to uciążliwe, bo to złote rzeźby na samym początku gry byłoby to na pewno bardzo ciężkie, żeby tak inwestować, jeżeli się nie ma tych tam 3 czy 5 marszy, to raczej bym dalej tego nie polecał, ale właśnie na takim etapie, jak ja już jestem, zobaczymy, czy to mi się finalnie gdzieś tam zwróci, jeśli chodzi o te killpointsy, czy będę w stanie naprawdę produkować, no bo ja widziałem tam reporty, które też zresztą u mnie pokazywałem z KVK, no one potrafią być naprawdę niezłe. Też rozmawiam, bo mam kontakt już właśnie z Mr. Seedlem, to on mówi, że naprawdę to nie jest ściema, że on tymi swoimi wymaksowanymi dowódcami praktycznie robi tylko i wyłącznie pozytywne raporty. No to też jak sobie pomyślimy, że mamy marsz, którego on używa, mówi, że cały czas go w wojnie używa i robi tylko i wyłącznie pozytywne raporty. No to ja nie mam takiego marszu, o którym bym mógł coś takiego powiedzieć. Herman, Zygę jest super, spoko, ale nie robią mi zawsze pozytywnych raportów. Zmieńmy temat, bo to jednak miało być Q&A, a nie podcast. Faktycznie troszeczkę przestajemy trochę pytań z czatu. Mamy tutaj pytanko. Tam widziałem bardzo ciekawe pytanko. Gdzie to jest? To ty poszukaj, a ja tutaj odpowiem, bo jest tutaj pytanie. Mam konto z marszem Bodika 5551 i Zygę 5531. Co ja mam teraz robić? Wbijać Hermana Prime, czy zostać przy tym marszu przez dłuższy czas i na ekspertyzie wszystko? To są zawsze trudne pytania, no bo ja sobie zdaję sprawę, że jak robicie tych swoich dowódców, no to jest coś takiego, ja mam fajnych dowódców, a tu się pojawił lepszy i teraz no masz już więcej zainwestowane w tą bodykę. Bodyka jest naprawdę spoko, jak się ją zrobi na ekspertyzę, więc tutaj bym jednak polecał. I chyba jednak bym polecał, żebyś sobie zrobił ekspertyzę tylko Zygę Lianga i Bodikę i później gdzieś Hermano, bo znowu takie wszystkie wrony za ogony to nie do końca to polecam, więc możesz sobie spokojnie skończyć ten marsz. Ten marsz Bodika Zygę Liang jest naprawdę dobry, on świetne robi też raporty, to nie jest tak, że to jest jakieś niebo a ziemia w porównaniu, a już masz tam zainwestowane i raczej bym polecał, żebyś sobie to dokończył i gdzieś może pomyślał, że okej, w perspektywie będę chciał mieć Hermana i do tego Hermana też będziesz kogoś potrzebował, nie? No bo albo do bodyki, jeżeli się zdecydujesz, że później sobie zrobisz Zygę z Hermanem, to do bodyki kogoś będziesz potrzebował, ale Herman ma naprawdę dosyć duży plus, bo powiem wam, że Herman taki 5-5-5 jest już spoko. Bez tej ostatniej umiejętności ona nie robi jakiegoś niesamowitego wrażenia. Ja używam bez ekspertyzy cały czas i robię świetne numery. Wątpię, że ta ekspertyza mi jakoś, nie wiem, niesamowicie zmieni to, co te numery, które mam teraz. Pewnie będzie to też jakiś tam plus, ale wydaje mi się, że naprawdę 5-5-5-1 Herman już jest całkiem spoko do używania. Ale to jednak bym zdecydowanie polecał, żeby zrobić sobie już na maksa tą bodykę. Ona ma fajną tą ekspertyzę
zrobić sobie na maksa tego Zygę, nie, obojętnie tak naprawdę, który pierwszy, a który drugi. Mi I się dopiero wydaje, że później Zuga następne. Zugę bardziej, bo jakby ten czwarty skill był Diki, tak dużej różnicy nie robi, a ekspertyza Zugę, że on ten efekt markizy jest ważniejszy, więc ja bym tutaj też Zugę prędzej najpierw skończył, a potem dopiero tą Budikę. Już tam Budikę na 5-5-1 zostawić, ale ten Zugę na ekspertyzie no to jest must have. No to on będzie jeszcze bardzo, bardzo długo dobry Zugę. Natomiast Budika już powolutku za niedługo będzie jeszcze kolejny Archer Commander. No i co wtedy? No i wtedy może Budika też skończyć za niedługo na ławce rezerwowych, tak jak na przykład Gilgamesz czy Nebu. Więc ja bym bardziej zdecydowanie zalecał jednak skończenie tego Zuga najpierw. Okej. Tutaj kolejne pytanie. Postaram się też wrócić do tych, które były wcześniej, ale tutaj widzę, jak sądzisz, generacja dowódców Prime, takich jak Scipio, Joanne, Bodica, z jednych z pierwszych do zrobienia, spadną bardzo... chwileczkę, nie rozumiem. Z jednych z pierwszych do zrobienia spadną bardzo z kolejną generacją. To ja może wytłumaczę, bo chodzi o to, że teraz zobacz, że już są, zobacz, jeżeli zobacz na codzienną ofertę, to zobacz, ile teraz dowódców, jaka jest gama. I to jest zazwyczaj nazywane generacją, tak? Że wprowadzili wtedy Guana, to była trzecia generacja, czwarta, to są podzielone na generacje. I teraz chodzi o to, że już Boudica jest już dosyć starym tym dowódcą, bo już ma prawie 2 lata, z czego co mi się wydaje, tak? I za niedługo ona się pojawi tutaj właśnie w tym miejscu, bo zobacz, już masz Pakala, już masz Xianga, tym do wyboru i za niedługo ci dowódcy też, czyli Boudica i Scipio Prime, pojawią się pewnie tutaj na 100% i chodzi o to, że powolutku ci dowódcy będą tracili, bo będzie występował tak zwany power creep, power spike, przepraszam, jak to się nazywało. No generalnie jest takie pojęcie w grach, że po prostu nowe rzeczy są znacznie silniejsze od tych starych, powodując, że inwestycja w starszych dowódców staje się coraz bardziej odległa od opłacalnych, po prostu w porównaniu do tych starszych, na przykład porównać Zugę a na przykład Artemizję, no to jest między niebem a ziemią, prawda? Tak, to znaczy no ja się mimo wszystko nie spodziewam, że oni jakoś super szybko się pojawią w tej ofercie codziennej. Ja bym chciał, żeby w ofercie codziennej się pojawiła Małgorzata, bo to naprawdę, to jak Lilith deprecjonuje Siege, to jest jakiś kosmos, tak? Znaczy... Ci dowódcy nie dość, że nie mają żadnych innych zastosowań, to jeszcze właśnie nigdzie się nie pojawiają. Fajnie jakby była w tym chociaż Daily Special Małgorzata, to można by sobie ją tak trochę wymaksować. Powiedzmy po mniejszych kosztach tych złotych rzeźb, które zwykle zrobimy, także ja bardziej czekam na Małgorzatę, ale wydaje mi się, że naprawdę, no Scipio Prime jeszcze naprawdę jest takim mega dowódcą i oni tam też kalkulują w Lilith, że im się nie opłaca. Oni niekiedy nawet w tej właśnie codziennej ofercie robią tak, że jeżeli jakiś dowódca teoretycznie powinien się tam pojawić, bo jakby w kolejności jest następny, to niekoniecznie wchodzi, albo jest bardzo długa przerwa, zanim się pojawi, musi naprawdę meta się bardzo mocno zmienić, bo szczerze, jak ja tutaj patrzę na tych dowódców, może takich pokażę, będzie to widać trochę lepiej, to rzeczywiście wszystkich dowódców, których tutaj widzę, to są tacy dowódcy już, no, niektórzy są jeszcze spoko, ale większość z nich już najlepsze swoje dni w Rise of Kings ma za sobą, więc oni trzymają na tą pieczę. Póki wydaje mi się, że to najpierw będzie tak, że najpierw Scipio Prime czy tam Bodica Prime będą mieli najlepsze dni już za sobą i później dopiero pojawią się w tym Daily Special. A szczerze nie widzę, żeby tak było. Wydaje mi się, że naprawdę Scipio Prime cały czas jest jeszcze naprawdę Prime, jest bardzo mocny. I chyba, no nie wiem, ilu dowódców by się musiało pojawić w Rise of Kingdoms, żeby ta jego meta zeszła. Także zobaczymy. Mi się wydaje, że podobnie było też z Guanem, że Guana też bardzo długo nie było w Daily Special, bo to był dowódca, który przez bardzo długi czas świetnie sobie radził i tam chyba była taka długa przerwa, zanim ci dowódcy się z jego generacji pojawili. Ja sobie w ogóle muszę chyba zrobić spis tych generacji, żeby wiedzieć, która kiedy, bo już teraz nie nadążam, czy to już jest szósta, chyba teraz będzie siódma generacja, nie wiem, czy no ty stąd nadążam, patrzysz na to. Ale
ale pamiętam, co jest, z kim wychodziło mniej więcej, nie? Tak. Ja myślę, że jakbym przeanalizował kolejnych dowódców, to też bym doszedł do tego, która teraz jest generacja. No jeśli chcecie, to to zrobię. Jak napiszcie na czacie czy gdziekolwiek. Jeśli nie, to spoko. Okej. Chwileczkę, zaraz poszukam. Jakieś kolejne pytanie. Muti99. Jestem na KVK 3, mam około 600 złotych głów i jakieś 500 tysięcy klejnotów. Gram piechotą. W jakich dowódców zainwestować? Obecnie mam tylko epickich. Czy klejnoty wydać na ulepszenia zamku, czy na dowódców na kole? I tutaj co do klejnotów, to się Storm wypowie, bo ja już wiem, co powie i w sumie powiedziałbym to samo. Ale co do dowódców mogę coś powiedzieć. Chwileczkę. Jeśli chodzi o dowódców, 600 złotych rzeźb. No to właśnie jest takie pytanie. Wydaje mi się, że nie do końca najlepszą opcją jest władowanie tych 600 wszystkich złotych rzeźb od razu w Scipio Prime na przykład. No bo co? Nawet jakbyś miał 700, to nie wymaksujesz tego dowódcy. To znaczy wymaksujesz dowódcę i będziesz miał jednego i drugiego epickiego. Tak? No to nie jest to optymalna opcja. No ewentualnie można zrobić Scipio Prime, go nie wiem, sparować z Ethelfledem albo coś w tym stylu. Wydaje mi się, że jeżeli mamy w tych okolicach, to warto pokombinować z tymi dowódcami i na przykład jeżeli ktoś chce sobie zrobić Scipio Iliucze, to zrobić ich, wiecie, 5-5-1-1 to jest 190 złotych rzeźb, więc razy 2 to mamy 380, więc jeszcze jest zapas i można mieć tych dowódców 5-5-1-1, oni już będą lepsi od epickich, jeden i drugi. I można później pokombinować, które te umiejętności najbardziej się będą nadawały. Ale jako, że Storm tutaj jest jakby mistrzem w piechocie, ja piechotę mam tylko taką, wiecie, jeden marsz. Może nie z przypadku, ale jednak to nie jest jednostka, na której się jakoś super skupiam, więc podejrzewam, że Storm tutaj więcej powie, no i też o tych klejnotach jestem ciekawy, jak odpowiesz. Tak. Może najpierw tych dowódców. Jakbyś miał właśnie, powiedzmy, te 600 rzeźb do wykorzystania, na dwóch dowódców, żeby jakoś ich podzielić, to jak byś podzielił? Mi się wydaje najbardziej, żebym zrobił bardzo podobnie do ciebie, że jeżeli dwóch dowódców, to jeżeli zależy, w jakim te KVK jest. Dla mnie priorytetem jest jak najszybciej skończenie... To jest KVK 3, mamy informację, że to jest KVK 3. KVK 3. No to w KVK 3 już są stokowi dowódcy, więc ja bym jak najwięcej główek zainwestował w Liucze. Ekspertyza Liucze jest niezbędna i naprawdę paruje się z wieloma dowódcami, gdzie możemy go fajnie sparować. Natomiast tego Scipio to bym zrobił właśnie na 5-5-1-1, czyli tak jak mówiłeś, czyli zrobić tego Scipio 5-5-1-1, chociaż powinno się jak najszybciej tych dowódców na ekspertyzę strzelić, prawda? Niemniej jednak Liucze ekspertyza pozwala nam, że te umiejętności Scipio, czyli szansa na zdobycie tarczy, czy też szansa na zadanie trucizny pewnego rodzaju, tak? Jest o wiele, wiele, wiele większa. Więc najpierw Liucze, ponieważ nawet Liucze jest pierwszym z piechoty AOE, które ma 5 celów, to jest ciekawostka. Taka, że po prostu to jest największy AOE piechoty, no i po prostu jest nowy dowódca, tak? Więc on będzie jeszcze długo, długo w mecie i można go sparować z bardzo szeroką pulą dowódców, czyli na przykład z Aleksem też można to sparować, jeżeli też tam coś skubnąłeś tego Aleksa, no to wtedy nawet można by było sobie skubnąć, że Aleksa 5-5-1-1 zrobiłeś już na KVK 2 na przykład, to wtedy w zupełności 5-5-1-1 Alex wystarczy ci na Liucze i wtedy zrobić jak najszybciej ekspertyzę tego Liucze, tak? Bo wtedy będzie ekspertyza tego Liucze będzie wykorzystywała drugi skill Aleksa, że ten Alex ma szansę jakby zadać podwójne obrażenia nawet dodatkowo, prawda? Czyli tam ten 1700 damage factor. To może wykorzystać jakiś inny gracz, bo tu wiemy, że ktoś powiedział, że ma tylko i wyłącznie epickich, ale myślę, żebyśmy się tu zgodzili, bo ja też tak myślę, że właśnie Scipio 5-5-1-1, a wszystko później, co będziesz już mieć,
Na maksa, na Liucze. Ta ekspertyza jest mega mocna. To jest w ogóle ciekawe, że Liucze, jeżeli się go ustawi jako pierwszego dowódcę, to ma świetny ten rage generation, czyli zdobywanie szału, bo on dzięki tym swoim talentom, tak, że tutaj zdobywa 9 punktów szału dodatkowo i ekspertyzie, gdzie ma dodatkowy atak, no i dodatkowy atak daje mu też dodatkowy szał. I sprawdzałem rzeczywiście, jeżeli Liucze użyjemy jako pierwszego, to będzie szybciej używał umiejętności niż jak użyjemy Sipio jako pierwszego. Ale mimo to, jak zrobimy sobie pojedynek, to i tak lepszy jest Sipio jako pierwszy, bo Sipio nakłada redukcję punktów życia na rywala. Więc Sipio nakłada tą redukcję, Liucze później uderza i nawet ta sekunda opóźnienia, jeśli chodzi o aktywną umiejętność, nie opłaca się tak bardzo jak to, żeby Sypio był pierwszy, więc ja będę dalej używał Sypio jako pierwszego. Na początku, jak zobaczyłem, że szybciej umiejętności wrzuca Liucze, to mówię, no kurczę, to na pewno Liucze teraz muszę zmienić, pierwszego dowódcę dać Liucze, a się okazało, że jednak nie. Dobrze, jeszcze tutaj go dopowiem. Jeżeli chodzi o klejnoty, to zdecydowanie VIP, jak najszybciej poziom VIP-a, bo VIP-y to główki, a nie koło. Bardzo dużo nowych graczy popełnia ten błąd, że zamiast wydać 50 tysięcy gemów VIP-a, oni inwestują sobie w koło, gdzie koło tak naprawdę zbierając te 50 tysięcy nie zwróci im tyle, ile na przykład inwestycja w VIP-a 10, prawda? Dodatkowo jeszcze sprawa z gemami, to warto dzisiaj na przykład wydać i jutro, ponieważ jest też event więcej niż klejnoty, tak? MTG, który doda ci jeszcze więcej główek, tak? To też jest bardzo, bardzo idealny moment, żeby właśnie zainwestować w VIPa. Dodatkowo, Dodatkowo, jeżeli chodzi jeżeli. tam o ten Liucze, tak, zgadzam się, dlatego paruje się Liucze Alex w ten sposób, prawda? Natomiast właśnie ten debuff Scipio robi ogromną różnicę. Jak i drzewko Scipio, bo drzewko supportu bardzo jest często używane w otwartym polu, bo masz spowolnienie, prawda? Na support skillu jakąś Tak. bardzo dużą Bardzo dużą prędkość prędkość marszu, marszu. a A jednak jednak prędkość prędkość marszu dla marszu dla piechoty jest piechoty jest bardzo bardzo potrzebna, potrzebna, prawda? prawda? Także Także. dlatego Tak, tak tak. się Się paruje paruje właśnie w właśnie ten w ten sposób, że sposób, Scipio że Liucze Scipio albo albo Liucze Liucze Alex. Alex. A Ja jeżeli tylko chodzi jeszcze. o... Ja tylko jeszcze dopowiem tutaj, bo myślę, że na KVK3 to już VIP na pewno nie na poziomie 10, tylko bardziej na poziomie 14, ale całkiem możliwe, że ktoś już ma VIP-a na poziomie 14. I teraz jest pytanie właśnie, czy lepiej dobijać jeszcze dalej do poziomu 16 aż, gdzie będziemy mieli zmniejszone wymaganie, jeśli chodzi o leczenie, czy wtedy już właśnie ładować sobie w zamek i tak dalej. I tutaj bym powiedział jedną podstawową rzecz. Zależy, jak jesteście aktywni, ile macie farm i ile macie surowców. Jeżeli macie olbrzymią ilość surowców, macie Ja bym tyle jeszcze farm dodał. i surowce, jakby dla was nie są problemem, to wiadomo, że ten VIP 16 nie będzie aż tak dla was aż taki ważny. Nie zgodzę Tak? się. Natomiast jeżeli tych materiałów, jeżeli nie macie tak dużo surowców, to naprawdę spokojnie można sobie jeszcze walczyć te czwórkami. Są tacy, wydaje mi się, że w ogóle teraz walka te czwórkami na samym początku jest dużo bardziej popularna i dużo osób sobie chwali, że może walczyć te czwórkami. Te marsze są szybsze, mniej surowców się zużywa, więc jeżeli surowce są dla was problemem, to naprawdę spoko, ale jak macie mega dużo surowców i chcecie po prostu robić lepsze wyniki, no to wtedy inwestycja w zamek i w te piątki, no wam się jednak zwróci, no bo wiadomo, że te piątki będą finalnie silniejsze. Dobra, jeszcze tylko jedną sprawę. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie VIP-a, najpierw priorytet to jest VIP 14. Jeżeli mamy VIP 14, jeżeli nie mamy te piątek, skupiamy się na ekwipunku. Jeżeli mamy już full iconic ekwipunek, czy tam już bardzo sensowny ekwipunek, wtedy jak najszybciej pchamy VIP-a 15, żeby mieć ten prędkość leczenia, żeby być w stanie potem gotowy na te piątki. Jeżeli mamy już te piątki, mamy VIP-a, mamy ekwipunek, to możemy sobie strzelić wtedy VIP-a 16 nie z powodu surowców, a nawet jednego niebieskiego materiału dziennie. Ten jeden niebieski materiał dziennie to jest naprawdę znaczny przyrost tych materiałów, który po prostu długoterminowo też zwraca się, tak? Natomiast jeżeli ktoś nie ma ekwipunku dobrze zrobionego złotego jeszcze, tak? To jedynie sensowny sposób na zdobycie tej szkicy to są eventy typu jajko czy też młotki, prawda? Więc na to musi być też wydane sporo ilość gemów, prawda?
żeby odblokować tych blueprintów. Natomiast jakby no czymś trzeba walczyć do tego czasu, więc no ja bym zalecał tą kolejność działań, czyli najpierw VIP-14 jak najszybciej, żeby mieć dowódców, żeby mieć te 3 główki dziennie, potem ekwipunek, tak, żeby mieć czym walczyć, żeby móc aktywnie grać w Kingdom, tak, żeby mieć sensowny marsz i dopiero wtedy VIP-16 lub dalej w ekwipunek jeszcze ciśnięcie dalej, bo ciśnięcie dalej potem wszystkich tych gemów w ekwipunek, to dojdziemy do takiego punktu stop, że musimy wydawać gemy, żeby mieć materiały, żeby mieć materiały na szkice, które posiadamy, tak? Więc to będzie po prostu materiały będą naszym punktem stop. I właśnie VIP-16 pozwala na kraftowanie więcej przedmiotów, czyli szybszy rozwój. I'll just have to make a short pause for Mr. Siege, who joined us. Hello, welcome. It's great that you are here. I know you don't understand Polish at all, but thank you for being here. Thank you for implementing in me the idea of making Siege. We've been just talking about Siege as possibility for players, and I think people are mostly interested in the fact if you can and how you can use them effectively in the open field. Yes, because that's a big question. I am still yet to test. I can show you right now where I am with my Siege. So I've got Margaret 5511, I've got Cordova 5111, and this is my equipment that I'm using right now. So I like it because you can do it quite fast, and I think, well, this journey will continue. Maybe some people will have questions for you on chat. Thank you for being here, and cheers. Okay, dobra, a teraz tylko przetłumaczę, bo jest tutaj właśnie Mr. Siege, który jakby we mnie w pewien sposób zaszczepił ten Siege, żeby spróbować, więc powiedziałem, że właśnie rozmawialiśmy o tych jednostkach i nawet jego wspominaliśmy i o tym, że jesteśmy zainteresowani bardzo, jak będziemy teraz, jak można używać właśnie tych jednostek w polu. Okej, super, wielkie dzięki. Mam nadzieję, ja naprawdę bardzo zalecam, żebyście też subskrybowali kanał właśnie Mr. Siege. Bardzo łatwo go jest znaleźć na YouTubie. Warto to jest, jeżeli chcecie zobaczyć, bo to, co ja robię, to jest kropla w morzu, bo ja nie mam tych jednostek, ja nie mam ekwipunku. On ma naprawdę, on ma takie rzeczy, on ma ekwipunek legendarny do tego i robi bardzo fajne testy. I myślę też wartościowe rzeczy mówi, jeżeli ktoś tam jest w stanie zorientować się po angielsku, to naprawdę spoko i polecam. Okej, dobrze, następne może pytania, nie wiem czy mamy coś na Discordzie, bo ja tutaj bardziej, może się tak podzielimy Storm, dobra, że ty będziesz dawał pytanie z Discorda, a ja będę dawał pytanie tutaj z czatu na YouTubie. To może wyślę zaproszenie na Discordzie, bo może sporo osób nie wie, że się znajdujemy tutaj, tak? Że można tutaj przyjść i zadać pytanie na głosowym, prawda? Więc. Tak, ja pokazuję, jesteśmy tutaj. Wystarczy dołączyć przez link, który stąd tutaj teraz wrzuca. Można wskoczyć tutaj na scenę, można coś powiedzieć. Także w razie czego zachęcamy wszystkich. Mhm. Dobrze, czy na Discordzie mamy jakieś tam na czacie pytanie, czy coś w tym stylu, czy jedziemy dalej tutaj z tej strony? Tylko tam najpierw dopowiedział nam z naszej debaty na temat właśnie tego Siege'a i formacji V, że ktoś używał piechoty T5 i EQ pod piechotę, więc można używać każdego rodzaju jednostek i EQ. Tutaj Nigre pisze, w co mi się bardziej opłaca inwestować, za kilka dni będzie pre-KVK. Pierwszego soku Mamnewskiego 5-4-2-5 i Joan 5-4-4-2. Czy Joan zrobić ostatnią, czy maksować Newskiego i tak dalej? No pierwsze, co mi się tutaj naprawdę rzuca w oczy, jak pisze, że masz Joan 5-4-4-2, to
Modlę się o to, żebyś miał resety umiejętności. Jeśli masz jakikolwiek reset umiejętności, to naprawdę używaj na Joanne. Bo najważniejsza umiejętność Joanne to jest właśnie ta ostatnia, którą masz tylko dwa poziomy wbite. I ona jest bardzo ważna. Jeżeli ci się uda zrobić tą Joanne, tak jak ja mam, 5, 5, 1, 5, a myślę, że nawet. Czy masz tyle punktów? Chyba masz tyle punktów, albo może jednego ci brakuje. Jeżeli ci się uda z resetami coś zrobić, nawet może nie te 5 na końcu, ale chociażby 4 na ostatniej umiejętności, to już jest super, bo te prawdopodobieństwo tutaj się liczy. Jeżeli będziesz miał 100%, że za każdym razem, jak użyjesz aktywnej umiejętności, to użyjesz ją po raz drugi, to jest tak naprawdę cała ta siła Joanne. Pozostałe umiejętności, czy ta ekspertyza, czy trzecia umiejętność nie są wcale takie ważne. Ja ją mam na poziomie 1, ekspertyzy nie mam w ogóle. Więc najlepiej byś zrobił, gdybyś zresetował sobie swoją Joanne, zrobił ją mniej więcej w tym, tak jak ja ją mam teraz i będzie super. I wtedy sobie wymaksuj Newskiego i będzie w ogóle gitara. Ale przy tym wszystkim jeszcze za parę tygodni wejdą nowi dowódcy kawalerii i pewnie też będziesz chciał ich zrobić, ale już bym chyba jednak dokończył. Dokończył Newskiego, zrobiłbym sobie tą Joanne, tak jak tutaj widzisz, i wtedy możesz się zabierać już za nowych dowódców kawalerii, którzy się pojawią, wydaje mi się, że to jest kilka tygodni, bo już mamy teraz drugi Maltese Governor, gdzie pojawił nam się ten cały Lapu-Lapu, więc jeszcze będzie trzecie, gdzie będzie Lapu-Lapu. I podejrzewam, że wtedy, jak już będzie trzecie, to się zacznie już jakieś zdjęcia z Lilith, już jakieś informacje z tej nowej kawalerii. Chociaż zobaczymy. No, Lilith dużo rzeczy zapowiedziała na ten rok 2024, a na razie, no, różnie z wywiązywaniem się. Ja cały czas czekam, jak będzie wyglądała zmiana tej grafiki. Mamy też mieć nową cywilizację. No, zobaczymy, kiedy nam Pierwszy te rzeczy kwartał już zaczną się kończy, tak? pokazać. Proszę. Dobrze. Pierwszy kwartał się już kończy. Także nam obiecali wędkowanie i wprowadzili to wędkowanie, tak? Ale to w taki sposób, że. Czy jako w formie event. Wędkowanie to akurat nie była ta rzecz, na którą jakoś mi specjalnie zależało. A mi zależało, bo chodziło o to, że można było coś robić pomiędzy wysyłaniem farm, tak? Czyli że już zużyłeś całe AP. Możesz sobie nawet coś porobić w międzyczasie, tak? Nawet taka forma aktywności. Liczyłem, że to będzie jakieś uzupełnienie właśnie tego. Ale no jakby nie sądziłem, że to będzie po prostu event. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam na Discorda tutaj i... Okej, Sidża na pewno pozdrowię, bo to jest naprawdę bardzo w ogóle fajny gracz, bardzo fajna osoba. Tutaj jest fajne pytanie, kolejne od Kosy, bardzo fajne pytanie dzisiaj, wielkie dzięki. Snow, ranking od ulubionej jednostki do najmniej ulubionej, na przykład piechota, kawaleria, łucznicy, taczki. No cóż, chyba to nie będzie dla nikogo zaskoczenie. Ja bym to tutaj też nie chciał, bo niektórzy tak mają, że ja nie wiem, hejtuję jakieś jednostki. Absolutnie nie, nie mam czegoś takiego. Natomiast no, gram teraz łucznikami, więc oni będą u mnie na miejscu pierwszym. Chociaż tak szczerze, jakoś wydaje mi się, że kiedyś miałem jakąś większą taką, nie wiem, może nie miłość, ale zainteresowanie, pasję do tych łuczników niż mam dzisiaj. Dzisiaj już tak bardziej to jest na zasadzie, no jestem łucznikiem, więc mam łuczników. No nie zmienię sobie teraz mojej specjalizacji, przecież jak mam taki ekwipunek z kawalerii, by mnie teraz kosztował bardzo długo. Bardzo dużo czasu, więc ja absolutnie nie uważam, że jakaś jednostka jest lepsza albo gorsza w Rise of Kingdoms. Ale tutaj mówimy tylko i wyłącznie o moich jakichś takich osobistych odczuciach, więc łucznicy na pierwszym miejscu, kawaleria, którą kiedyś grałem i lubię w ogóle szybkość w Rise of Kingdoms. Ja lubię, szkoda mi tego, że kawaleria już właśnie, no jest dalej szybka, ale nie tak szybka, jak wydaje mi się, kiedyś ta szybkość była ważniejsza. Więc szybkość kawalerii lubię, dlatego kawaleria na drugim. No to wtedy piechota oczywiście musi być na trzecim i na czwartym będą te dystansowe taczki, ale zobaczymy, bo może się zdarzy, że te taczki gdzieś tam wskoczą wyżej. Zobaczymy, jak będę ich używał. Na razie na pewno nie dam ich ponad piechotę, bo to już chyba byłoby zbyt grubo. Później znowu powiedzą, że
piechoty nienawidzę czy coś tam, ale to tak nie jest, naprawdę. Ja lubię te wszystkie jednostki. Uważam, że balans między nimi jest bardzo ważny i bardzo fajnie, że tak się dzieje. Okej, chwileczkę, zaraz zobaczymy, gdzie tu. Użyłem trzech i niczego nie było dobrego. Okej, Nigra mówi, że na razie nie ma tego resetu. No miejmy nadzieję, że ci się uda zresetować tą Joannę. Ja bym w nią na pewno nie inwestował. To nie inwestuj w Joannę, tylko licz na te resety i później używasz. Tak, tutaj Albert mówi, że ten czas odwrotu jest bezsensowny. Też się zgadzam z tym. Uważam, że w ogóle nie powinno być coś takiego jak czas odwrotu. Powinny te jednostki dystansowe jeździć i strzelać z miejsca. Mister Grzmot, dzięki za gratulacje. Czy tu jeszcze? Tu mamy pytanie. Nie, Nie uważasz, przepraszam. że Zuge to must have dla każdego gracza? Mateusz pyta. To znaczy, jeżeli tutaj też musimy to różnie zrozumieć, jeżeli ktoś planuje sobie granie kawalerią od KVK1, no to nie, bo on będzie chciał najpierw sobie zrobić kawalerię. Natomiast jeżeli czymkolwiek chcemy grać z łuczników, to zdecydowanie to by był pierwszy dowódca. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że odstawiamy inne marsze i ktoś chce robić tylko i wyłącznie łuczników i ma teraz tam 690 rzeźb i może wykorzystać tylko i wyłącznie na jednego dowódcę. Gdyby taka była sytuacja, to zdecydowanie te złote rzeźby bym wykorzystał na Zygę Lianga. Nawet bym się nie zastanawiał przez 3 sekundy nad innymi opcjami, tylko po prostu byłby to Zygę Liang. Myślę, że gdzieś tam finalnie będzie to super, jakby ultra popularny dowódca na takiej zasadzie, że prawie każdy gracz, który gdzieś już jest tam w endgame, będzie tego dowódcy posiadał. Coś w tym stylu. Mamy takich dowódców, jak sobie o tym pomyślimy. Na przykład Nevsky, to jest dowódca, którego ma prawie każdy. Scipio Prime też jest trochę taki. Guan kiedyś no, był niesamowity pod tym względem, bo wiecie, Guan jeszcze ma ten plus, że nie trzeba go wymaksowywać w ogóle i wtedy też jest świetne. Także było trochę takich dowódców. Saladin wydaje mi się też w dużej mierze takim dowódcą kiedyś był. Czy Zygel Yang taki będzie? Wydaje mi się, że tak. Tak, krótko, fajne pytanie. Bo rzeczywiście on jest taki, w ogóle Zygel Yang to jest mistrzostwo świata, do tańca, do różańca. Widzieliście, Storm może też powiedzieć, jak go używali jako tego dowódcę, gdzie możecie sobie Tak, zmienić tak. artefakt, nie? No to przecież Tak, tak. mistrzostwo świata. Znaczy, wiesz co, to jest mistrzostwo świata, jak na przykład ludzie robili, na przykład grali jeden marsz piechoty i jeden pierwszy marsz łuków i na przykład sobie nie mają takiego super eku jeszcze na łuków, ale na przykład montowali sobie wtedy taki marsz jak Scipio Zugę. Jakby nie dość, że to tam jest 30% zdrowia dla piechoty, no to są same dobroci dla piechoty, tak? Jeszcze odporność na wyciszenie dla piechoty, no po prostu same przyjemne rzeczy dla piechoty na ten Zugę. I często to jest było stosowane, czy też nawet w rally, tak, że stosowało się tego Zugę właśnie z Justynianem, czy też z Taric Zugę też chyba raz użyliśmy i to też fajnie wyglądało. Także ten Zugę jest mega, mega przyjemny, ale to jest bardziej do starszych kont. I jakby z perspektywy czasu teraz i doświadczeń moich, to Zugę to jest must have na konto, ponieważ no, jeżeli to jest marsz łuków, no to Zugę musi być gdzieś. Tak. No tak, jeszcze łańcuszki, w ogóle Zygę jest używany, ja go używam w garnizonie, do łańcuszków, ja go używam do mobilizacji, ja go używam do walki w polu, gdzie to jest mój topowy absolutnie dowódca, więc no nie da się, no i jeszcze jakbym Zygę używał do tych ataków dystansowych, to chyba był już szczyt, ale no po prostu wydaje mi się, że to jest też taki dowódca, którego można spokojnie inwestować, bo Zygę pewnie za rok, za 2 lata, jak niektórzy będą walczyć sobie, to Zygę dalej będzie takim dowódcą topowym. To wielu dowódców właśnie też pokazuje, tak, że jeżeli ktoś już na początku jest taki super, jak na przykład na początku był też mega niesamowity Nevsky, no to Nevsky wszedł do gry, zobaczcie, to jest 2022 w lutym, czyli on już jest ponad 2 lata w tej grze i on się w ogóle nie starzeje, dalej jest najlepszym dowódcą kawalerii.
Dobrze, jeszcze tylko pytanie dostałem na prywatnej wiadomości od widza. Co sądzisz o lidze Ozyrysa? Jak wam polosowało się na 1-0-7-1? Jak ogólnie na poszczególnych realmach? Kto jest faworytem? A niestety tutaj smutna historia, myśmy się nie rejestrowali w ogóle, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj oszukiwać przeznaczenia, nie mamy naprawdę tylu graczy, to znaczy tych 30 jeszcze by się u nas może zebrało, żeby zrobić tą drużynę, ale pewnie nie wszyscy by grali, więc my jesteśmy naprawdę w takim teraz, może nie dołku, ja nie chcę tego tak nazywać dołek, bo my sami chcemy, żeby tak było, chcemy sobie trochę zredefiniować nasze królestwo. I stwierdziliśmy, że po prostu nie robimy Ligi Ozyrysa, no bo i tak byśmy odpadli, tak? Tutaj nie mielibyśmy zupełnie żadnych szans. Więc ja chętnie będę oglądał innych jak grają. I tutaj będę na pewno też kibicował tobie Storm tam na 2-6-5-8 i różnym innym drużynom, ale stwierdziliśmy, że tego nie będziemy robić. No to są właśnie, tak jak mówiłem wtedy o tych plusach i minusach. Bardziej i mniej aktywnych królestw, no to na pewno minusem jest to, że teraz właśnie wiele drużyn się emocjonuje Ligą Ozyrysa, a my się tym nie emocjonujemy, no bo my tego po prostu nie robimy. No i cóż, tyle. Tak, także jeżeli mielibyśmy iść i rejestrować, nie wiem, 10 osób albo 15 osób na Ligę Ozyrysa, to wolimy po prostu tego nie robić w ogóle. A ci faworyci na poszczególne realmy, tak? Kto jest faworytem? Jaki sojusz jest faworytem na poszczególne realmy? Czyli tam na... Ojej, to tym się w ogóle... Znaczy, okej. Okay. Myślę, że to wcale nie jest takie trudne, tylko muszę sobie zerknąć, czekajcie chwilę, sobie zerknę tylko jakie są. No dobra, to ten pierwszy nasz Horusa, to wydaje mi się, że 93. Tutaj już w ogóle mało zostało, coraz mniej jest tych królestw. Nie wiem, 3, 6, 5... Chyba też już jest na takim zjeździe JST. Także nie wiem, czy tam 93 ktoś zagrozi, a przecież 93 miało fantastyczną drużynę w ostatniej lidze Ozyrysa, więc oni pewnie sobie świetnie poradzą. U Anubisa, no tu też w miarę jest jasny faworyt 960. Jeśli się to królestwo tam nie rozpadnie, mam nadzieję, że nie. Cały czas grałem świetne KVK, to jest super królestwo. I no i później się zaczynają schody, bo tych młodych królestw ja w ogóle nie znam. Świat Bastet, wiem, że tutaj są jeszcze świetne królestwa powyżej numeru 2657, ale kurczę, no nie znam, ja się nie znam. Chyba nie chcę teraz powiedzieć jakieś głupoty, bo powiem jakiś numer królestwa, a się okaże, że to jest jakiś Dead Kingdom. Więc te dwa pozostałe naprawdę ja się na tym zupełnie nie znam. A już w ogóle w tym, gdzie jest świat Sopka, to już totalnie się nie znam. Także tak to jest, jak człowiek się porusza już bardziej w tych starszych królestwach niż w tych młodych. Ja z tymi młodymi królestwami mam także, mam taki stosunek, dobra, zagrajcie 3, 4, 5 dobrych KVK, takich mocnych, gdzieś tam się pokażcie, to wtedy rzeczywiście was zauważę. Zwykle też tych najmłodszych królestw nie obserwuję gdzieś tam na lidze Ozyrysa, bo to się bardzo szybko lubi zmienić. Tak? To są niekiedy królestwa, które nawet wygrają, a niedługo później się rozlatują. No także zobaczymy. No nie, Storm, może ty się lepiej znasz. Podejrzewam, to znaczy na pewno się lepiej znasz, także może ty powiesz te pozostałe dwa. Znaczy mi się wydaje, że tam 93 będzie rzuci wyzwanie KD 1188, tak jak rozmawiałem z Hitem. Nie wiem, czy widziałeś to KD 1188? Nie, ale właśnie na nie zajrzę, bo w ogóle nie wiedziałem, że w takim, jakby w takiej bliskości od nas jest jakieś dobre królestwo. Tym bardziej, że nigdy o nich nie słyszałem, więc to chyba musiała być jakaś migracja niedawno na to królestwo. Chwileczkę, zaraz sobie tutaj do nich. Tak, do nich zajrzę. Na to królestwo sporo migrowało graczy z 1V. I to są ci z SRFS, tak? 1188 sojusz. H1188 się nazywam. Czekaj, to ja coś tu musiałem. 1188. Złe królestwo masz.
Okej, dobra, teraz już jestem dobrze. 1188, dobra. Tutaj jest dużo ludzi z 1V, tak? Okej, no to no 1V oczywiście jest dobre, także zobaczymy, zobaczymy. O, rzeczywiście widzę, że tutaj i księżyce, i gwiazdeczki. Także jest tutaj dużo dobroci. No, są tutaj mocni gracze. Także ciekawe, ciekawe. Ja jakoś tak gdzieś mi się obiło na pewno o uszy to królestwo. Czy jakiś tutaj znam graczy poszczególnych? Chyba nie. Ale ja wiecie, ja to naprawdę ciężko z tym znaniem różnych graczy. No na pewno fajnie, to dobrze, jeżeli będzie jakaś taka konkurencja. Właśnie też jestem ciekawy, mogliby na zasadzie jakiegoś rozstawienia może czasem w Lilii pomyśleć, żeby się nie spotkali. Myślę, że to zrobią, tak? Że oni tak niby, że jest losowanie, ale to losowanie jest kontrolowane, więc może by było dobrze, gdyby się gdzieś tam, nie wiem, spotkali w finale albo w półfinale, zobaczymy. Myślę, że w ogóle nasze, jeśli chodzi o te starsze, jak to się nazywają, realmy, to będzie ciekawiej, ale dopiero w późniejszym etapie. Czyli na tych wczesnych etapach praktycznie nic się nie będzie działo. Wszystko będzie jasne, aż do momentu gdzieś tam wyjścia, nawet do tej fazy play-off, która tam jest, wydaje mi się, nie będzie zbyt ciekawie, tylko będzie ciekawie już później, jak się zaczyna Betowanie, tak jest, obstawianie. play-offy tak zwane. Tak. I jeszcze dodatkowo można powiedzieć, że jest też bardzo silne królestwo 1698, bo na tym królestwie tam hit do tego królestwa zmigrował, także tam też pewnie będzie coś ciekawego do pokazania. No i oczywiście 1093. Z kolei na następnym świecie to jest 2489 kontra 60 GT tak naprawdę. Więc to tam będzie głównie walka tych dwóch królestw. Na nasz to tam jakby jest sporo nowych królestw i tam to jest, że tak powiem, mnóstwo czarnych koni, którzy muszą pokazać swoją wartość. Tam jest kilka bardzo, bardzo silnych królestw, które po prostu teraz będą walczyły o uznanie, prawda? Okej, okay, tutaj widzę 3405, też może być faworytem. Okej, okay, też, tak jak mówię, no nie bardzo znam. Zadanie bojowe. Opisz możliwości bojowe królestwa tylko po głównym sojuszu. Tak samo jakbyś przed KVK sprawdzał. 2174. Okej, okay, dobra. Jest fajna zabawa. Myślę, że O, to jest co też dołączę do innego. tego. 2714. Okej. Okay. No to patrzymy tutaj na królestwo. Fru. Jeszcze sobie zobaczę pewną stronkę. Tak jest, właśnie ja też mówię, że musiałbym tutaj stronkę sobie odpalić, bo przecież tutaj to niewiele zobaczę. Okej, okay, mamy Ostatnio tutaj, miał ale najpierw KVK. zobaczę sojusz. Okej, okay, chwileczkę, tutaj jest jakiś, nie wiem czy. Nie, źle, źle. Ja myślę, to przecież nie jest świątynia, dobra. Okej, okay, mamy tutaj FKN, Farmers Know Nothing. Mamy tu gwiazdeczki dwie. Chwileczkę, jeszcze raz muszę sobie, jaki to jest numer? 2714, czyli nie jest już takie bardzo młode królestwo. Panda. Znałem wiele osób właśnie jako panda, ale to chyba nie jest ten panda, którego kojarzę. Popatrzę sobie tutaj na głównych graczy, czyli na tych oficerów. Wyglądają solidnie, chociaż no tutaj mamy takiego, że tych killpointsów ma trochę mniej. Ale to o tutaj jakieś takie mniejsze konto, ale całkiem nieźle. Tu mamy silnego dosyć gracza. Okej. Okay. Tutaj mamy milion killpointsów. Okej, okay, muszę sobie na pewno zobaczyć, w jakim to jest, albo może Storm, ty powiesz, bo pewnie już sprawdziłeś, w jakim są seedzie i Tak. jakbyś mi powiedział killpointsy i tak dalej. Aktualnie są w HA, z czego co widzę. Nie wiem, czy na jakim etapie to HA jest, ale chyba dopiero co wyszli z KVK. Więc. A nie, dopiero wchodzą w KVK, tak? Mają chyba pre-KVK w tym momencie. Tak więc, no, w momencie pre-KVK mają 13,3 miliardy KP, Boże, Powera i 146 miliardów KP.
No to jest wynik okej, okay, tak jakby, tylko że po prostu tak naprawdę to jest tak naprawdę high B, low A wszystko w granicy, ale tak naprawdę to jest prawie pełny sojusz, więc tak naprawdę przez to, że dużo tych high A seedów poupadało, to teraz seedowanie kompletnie się pozmieniało i naprawdę jest dzika teraz matchmaking. To jest po prostu normalne KD, ja bym tak ocenił, że klasyczne KD, może tam mają jakieś kryteria, najważniejsze, żeby tam był jakiś Garrison i Rally lider, z czego co tam widziałem w R2, znajduje się jeden sensowniejszy gracz, to jeżeli jest Garrison Rally liderem, który jest aktywny, no to faktycznie może być to mocne KD, bo tak naprawdę silne królestwo potrzebuje aktywnych Garrison i Rally liderów i otwarte pole. I tak naprawdę nawet królestwo, które może mieć super giga statystyki, tak naprawdę może być mega słabym i to już nieraz się przeliczyłem na tym i widziałem takie, że a oni mają dobre statystyki. No dobra, mogą sobie mieć dobre statystyki, ale co ci te statystyki dadzą na polu, prawda? Jak ci nie wyjdą w pole albo na przykład robią recovery, no to co? No to nic. Na pewno tu widzimy, że wygrali KVK1. Później wygrali w zeszłym roku w wrześniu sezon podbojów, burza manewrów. Podejrzewam, że to też jest kwestia tego, musielibyśmy zobaczyć, z kim tam byli w obozie, ale ja też tak myślę, że to jest takie, powiedziałbym, normalne królestwo, tak? Na pewno przynajmniej tych graczy tutaj musiałbym posprawdzać, ale jak już powiedziałeś mi statystyki, które są, to raczej tutaj nie będzie jakichś graczy, które mają ekstremalnie duże kill pointsy, no bo to by było widać od razu na tle królestwa. A nie chcę mówić, bo wiecie, to jest tak, że te statystyki ogólne dużo mówią. Nie chcę tutaj mówić o poszczególnych graczach, bo poszczególni gracze bardzo różnie to bywa, tak? Może akurat trafię wszystkich tych, którzy nie mają super numerów, a tych, którzy mają super numerów, ominę, no bo to się nie da, no musiałbym kliknąć 150 graczy teraz, to myślę, że nikomu by się to nie bardzo podobało. Zwykle sprawdzam lidera, sprawdzam tych z rangą L4, jakie mają numery, niekiedy też wyszukuję, czy jest tu właśnie jakiś gracz, który ma powyżej 100 milionów, na pewno to dobrze świadczy, że nie mają zbyt wielu graczy, którzy mają powyżej 100 milionów, a jak już ktoś ma powyżej 100 milionów, no to ma przynajmniej ten miliard, czy tam 1,5 miliarda kill pointsów, czyli widać, że to jest też królestwo, które patrzy na takie rzeczy, tak? Bo najgorzej, jeżeli przeglądacie królestwo i widzicie gracza, który ma na przykład, nie wiem, 120, 130 milionów siły, a kill pointsów ma, nie wiem, 300 milionów, albo 500 milionów, albo jeszcze mniej, bo to jest takie, o, coś tu jest, chłopie, nie halo. To by była taka czerwona flaga, ja tutaj nie widzę jakichś czerwonych flag, nie będę się bawił w rozkminianie, jak mają królestwo ogarnięte, widzę, że tutaj jest dużo ogólnie tych sojuszy otaczających świątyni. Nie wiem, czy tu jest prowadzona jakaś wymiana, ale szczerze powiedziawszy, co to ma za wielkie znaczenie? Wydaje mi się, że jednak jest główny jeden sojusz i może to z jakichś starszych czasów zostało, więc często tak jest, że jak już królestwo jest ustawione, to nie chce nam się nawet za bardzo zmieniać. Jeżeli w tym głównym sojuszu mamy wszystkie dodatki, które powinniśmy mieć, czyli te wszystkie, wiecie, święte miejsca, które dają nam różne plusy, to często już nie ma sensu po prostu zmieniać terytorium w królestwie, których, bo większość graczy Rise of Kingdoms żyje, jeśli jest w domowym królestwie, to żyje w strefie trzeciej. Farmy najczęściej są w strefie drugiej, a w strefie pierwszej to już praktycznie nikt tam nie żyje. To chyba tylko na jakichś imperiów, no i oczywiście na młodych królestwach w strefie pierwszej jeszcze się toczy w ogóle jakieś życie. No, niestety zadanie bojowe nie zostało zaliczone, bo zły numer KD sprawdzaliśmy, bo to było 2174. Także tutaj próbowałem się powstrzymać, ale tutaj już skoczyłeś w swój tryb. Natomiast jeżeli chodzi o 2174, no to tam jest po prostu Desit, to jest bardzo małe królestwo. I tam 8 miliardów powera i 135 bilionów KP, co jest dobrym wynikiem, bo ma tyle samo KP, co właśnie to KD, które omawialiśmy przed chwilą. Bardzo dobry Desit, tylko pytanie, czy ktoś lubi Desity, tak? To można powiedzieć o tym KD. Ja jeszcze mimo to zobaczę, no bo
Skoro taka pomyłka 2174, tak? Tak. Okej, dobra, teraz widzę, że rzeczywiście źle popatrzyłem. No ale to zobaczmy teraz pod względem Decidu. No to tamte było bonusowe, uznajmy, tak? A teraz zrobimy rzeczywiście, zobaczmy jak tutaj wygląda to królestwo. Jak na Decid i te numery, które powiedziałeś, to naprawdę spoko. Siła jest bardzo niska. Widzimy, że tutaj też są gwiazdeczki. Oni z kolei wygrali w listopadzie sezon podbojów. Ciekawe, czy to nie ma informacji? Zwycięzca, ale nie widzę nazwy scenariusza. To ciekawe. Dobra. Tak czy inaczej mamy tutaj graczy. I tutaj się spodziewam, że tutaj będzie mniejsza ilość graczy, ale która ma doskonałe numery. Czy tak rzeczywiście będzie? No już widać, że oni tutaj mają numery lepsze. Tutaj chyba jest jakaś farma po prostu. I mają po prostu silnych graczy. Którzy mają, no, nie są to może jakieś ekstra super numery, ale są solidne. Tego nie mogę, a ten pewnie już nie gra, dlatego nie mogę go kliknąć. Tutaj widzimy, że są fajne numery, może zobaczmy też tych mniejszych graczy. Ok, tutaj jest tak średnio, tutaj jest tak sobie. Czekajcie, to chyba jakieś farmy, zobaczymy co tutaj jeszcze mamy za graczy. O, ten wygląda całkiem nieźle. Tutaj też wiesz, mamy miliard. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli ktoś tam zaczynał grę, to tak naprawdę Decidy mają inne kompletnie zasady, tak? Ponieważ w Decidach tam jest więcej królestw w kampie i też jakby to są królestwa o mniejszej sile, tak? Gdzie gracze nie zazwyczaj nie grają aż tak aktywnie. Przez to te walki na Decidach to jest tylko godzina po otwarciu i może być tak, że praktycznie już nikogo nie ma i potem to jest tylko gra jeden na jeden prawie. Tak? Czyli że tam leadership motywuje swoich i leadershipy się biją na leadershipy po prostu, tak? No właśnie dlatego chcemy tego spróbować. Ja nigdy nie grałem w czymś takim, więc chętnie to zobaczę. To już to, co wiele razy podkreślam, że właśnie ja bardzo lubię różnego rodzaju zmiany. Myślę, że jeżeli będziemy chcieli gdzieś tam zmienić seed, to zmienić seed moim zdaniem na plus nigdy nie jest trudno, bo wystarczy, że się migruje grupę, nie wiem, 30 graczy i już się praktycznie jest w seedzie B. Jeżeli migrujemy jeszcze więcej graczy, no to automatycznie lecimy do góry z tą siłą. Myśmy polecieli windą do góry i właśnie tą windą polecieliśmy zbyt za bardzo, pojechaliśmy do góry i to się nam jakby zemściło, że teraz polecieliśmy też w dół, ale myślę, że teraz zrobimy sobie ten CSID, zobaczymy jak będzie i chyba sobie też wymyślimy trochę jak będziemy chcieli funkcjonować, gdzie będziemy chcieli funkcjonować, także my tutaj jesteśmy cały czas na takim w takim punkcie, gdzie po prostu myślimy. Dobra. Zagadałem się. Popatrzmy, jakie są jeszcze inne pytania. Dobra, nie widzę żadnych pytań, to jest tylko pytanie, o które połączenie lepsze na Olimpii. No to na Olimpii tak naprawdę na tych etapach to nie ma za bardzo dużego znaczenia, po prostu ważne, żeby tą Olimpię grać. Dobra, to... Jest pytanie, chwileczkę, jeszcze zanim ten. Czy żałujesz z perspektywy czasu, że maksowałeś Hondę i Trajana? Powiem tylko krótko, tak? I ja za chwilę wrócę, także może jakieś będzie pytanie do Storma. Ja muszę na dosłownie 2-3 minuty wyjść i zaraz wracam. Dobra, to ja troszeczkę popytam, szybko przelecimy pytania. Ile surowców potrzeba KVK 1 dla jednego marszu? No ile wyfarmisz, tyle wyfarmisz, tak? To tam jedynie to tak naprawdę im więcej farm, tym lepiej. Jak najwięcej i w zależności od jakich walk, tak? Zazwyczaj surowce i speedupy to będą cię jedyne rzeczy, które cię blokowały przed uczestniczeniem w dalszych walkach, więc im więcej, tym lepiej. Co my tu mamy dalej jeszcze? Kto tam wygra? Czy chciałem zobaczyć kadetę? To dopiero jak Snow wróci, zobaczyć. Zobaczyć inny KD. Ocenisz moje KD 2, 6, 5, 8? No spoko.
Okej. Co my tu mamy? W jakim ustawieniu umiejętności grywalna jest Gorgo? To znaczy, chodzi ci o parowanie dowódców, czy też talent, drzewko talentów, tak? Bo to jakby. A, czyli umiejętności, czyli od jakich poziomów skillów, tak? Czy no, zazwyczaj powinna być ekspertyza na tej Gorgo, bo zazwyczaj z dowódcami powinno się latać na ekspertyzie. Niemniej jednak wydaje mi się, że jeżeli na otwarte pole, tak? Chcemy na otwarte pole, no to 5, 5, 1, 5, ale tracimy dużo, bardzo dużo na utracie ekspertyzy Gorgo, więc no, jak najbardziej ekspertyza jest potrzebna. Na jakiej stronie sprawdzam Seedy Królestw? Teraz są dwie stronki. Jedna należy do Królestwa 1093. I to jest tutaj, gdzie można sprawdzić sobie aktualne seedowanie i to jest odświeżane. I jest jeszcze według Flejsza, tylko że według Flejsza on bierze pod uwagę bardzo młode KD, które jeszcze nie weszły w Season of Conquest. Więc tam to troszeczkę jest odmienne, więc Flejsza jest o wiele fajniejsze, jeżeli ktoś chce zobaczyć, aha, ile mamy powera w aktualnym naszym seedzie, jeżeli jesteśmy w KVK 1-2, to tam można sobie zobaczyć, porównać nasze królestwa do innych królestw, którzy są w tym samym sezonie. Jak parować dowódców Liucze Max, Scipio, Alex, Guan? Guan, Scipio, Liucze, Alex. Tak można, ja bym tak ukłonsił i jak najszybciej Scipio ekspertyza. Dobra, już jestem z powrotem, jakby co, ale to jest ciekawe pytanie. Storm, czy masz taki słaby kanion jak Snow? Myślę, że tak. Storm ma dużo lepszy. Nie, mieliśmy farm sojuszy do zera, wygraliśmy. Zarejestrowało nas farm sojuszy. Aha, okej. Dobrze. Tutaj jeszcze miałem ciekawe pytanie, Jakub zadał dla ciebie. Zobacz, mam Karola 5-5-3-5, czyli dwie umiejętności do ekspertyzy. Czy warto go robić na max i dać do Scipio i wówczas Liucze z Gorgo? Jeszcze raz, bo nie mogę go znaleźć, tego komentarza. Jeszcze raz może powiedzieć? Karol Młot jest 5-5-3-5, tak? I czy warto go maksować, żeby użyć Scipio Prime? I wtedy drugi marsz to jest Liucze i Gorgo. Czyli czy opłaca się maksować Karola Młota? Zdecydowanie nie, bo jeżeli na tej trzeciej umiejętności dostajemy tylko premię do garnizonu, a na ekspertyzie otrzymujemy 20% marsz speedu i 10% statystyk łącznie. No to 5% zdrowia i 5% obrony. Za jaki koszt? No mamy 160 zł główek, to za ten koszt możemy sobie zrobić Scipio 5-5-1-1, prawda? Więc kompletnie moim zdaniem się to nie opłaca. Scipio Liucze i do przodu Gorgo Liu, czy też nawet tego Alexa nieszczęsnego 5-5-1-1, chociaż bym odradził kompletnie i nawet coś innego bym pokombinował, jeżeli jest ten Alex. Ba, nawet można by było pokombinować, że zależy jeszcze jacy są dowódcy, prawda? Do zrobienia. Okej, tutaj jest pytanie, po jakim czasie w starym koncie odpala się taki event osobisty, że można założyć nową postać albo migrować nawet do bardzo młodego królestwa? Ja to ostatnio odkryłem na swojej farmie. I tutaj jest to związane, ktoś napisał bardzo fajnie w tym filmie, gdzie jest taki film u mnie na kanale, migracja z sezonu podbojów do KVK1, tak jest mniej więcej tytuł. I tam sobie zobaczysz, że w komentarzach jedna osoba napisała jakby poziom siły, ile to trwa tygodni i gdzie można migrować. Czyli z tego co pamiętam, do 10 milionów siły można było właśnie migrować jeszcze do KVK1 i im mniej masz siły, tym mniej musisz tak jakby spać tym kątem, czyli że na przykład było coś takiego chyba, że jak masz poniżej 5 milionów, to te wydarzenie ci się włącza już po, nie wiem, 2-3 tygodniach, a jak masz powyżej, to tam 4 tygodnie, coś w tym stylu, było kwestia 2 tygodni, 3 tygodni i też jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o zrzut, ale to jest w ogóle na pewno temat, który jeszcze raz gdzieś tam będę próbował robić. I właśnie jestem też ciekawy, co Storm
w pomyśli na ten temat, bo kurczę, jeżeli by to tak rzeczywiście mega rozkminić, że ktoś sobie takie konto zrobi na właśnie taką farmę na Starszym Królestwie, wyciągnie sobie tych naprawdę dobrych dowódców, VIP-a i tak dalej, i później sobie wskoczy na to KVK1. No to nie powiem, wydaje mi się, że albo jeszcze lepiej będzie sobie, wykupi sobie dowódców na przykład na KVK2, gdzieś tam w tej codziennej ofercie. To jest ciekawa opcja. Wydaje mi się właśnie, to jest kwestia tego, czy jest jakiś taki moment, gdzie to jest naprawdę opłacalne, czy jednak Lilith tutaj się postarało i jest to tak zrobione, że możesz tak zrobić, ale tak naprawdę niewiele na tym skorzystasz. Kiedyś to było o wiele fajniej, bo to właśnie ludzie sobie robili takie zabawki, nie? Gdzie po prostu. Nadal wydaje mi się, że niektórzy ludzie sobie robią takie zabawki. I właśnie robią właśnie też, że robią to w najbardziej optymalnym momencie, tak? Że się kończy KVK, że łapią jak najwięcej złotych główek. I maksują, robią sobie jak najlepszy ekwipunek i grają to KVK1. I po prostu cofają się do przed KVK1 KD. No i wtedy mają bardzo, bardzo silne konto, które jest tak naprawdę czarnym koniem, bo nikt się nie spodziewa, że takie konto ma VIP-a 14, czy tam VIP-a 12, czy tam wysokiego VIP-a. Ale no jakby czas poświęcony, który na to wymaga, jest ogromny też, więc to jest mega ciężkie i to jest tak naprawdę też jest taka szansa, że takie KVK1 teraz kompletnie inaczej wygląda niż wcześniej, więc jest po prostu szansa, że praktycznie walk nie będzie. No bo co mamy? Mamy walki w altarach, ruinach, potem mamy Z5, Z6, którą można kompletnie pominąć, bo na przykład nie walczymy. No i King's Land potem w otwartym polu altary. No i potem King's Land i koniec, bo już potem po King's Landzie większość KVK1 mówi, że dosyć, nie walczymy i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo KVK1 teraz tak się klasyfikuje, że jak było kiedyś 8 królestw, to jakby bardziej łatwiej było zrobić na przykład 5 na 3 albo 6 na 3 niż 3 na 1, bo zazwyczaj te królestwa wysokie A po prostu robią taką masową rekrutację, że jest. Zbierają każdego gracza, nawet nie patrzą na jakość, ale tylko zbierają, tylko żeby wypełnić sobie szósty sojusz pełnymi graczami. I po prostu nawet liczbami to często jest bardzo niezbalansowane, a jakby to nie balansuje po sile, tylko po prostu, że pierwsze cztery królestwa łączy ze sobą i bach. Więc teraz tak naprawdę sens takich zabawek to jest tylko, jeżeli ktoś sobie robi zabawkę na KVK2. No ale te też zabawki KVK 2 teraz też zostały zepsute, ponieważ KVK 3 nagle wchodzą Season of Conquest dowódcy, tak? Więc teraz głód na te KVK 2, to teraz, żeby zrobić dobre królestwo, to migrację praktycznie dobrych graczy, którzy będą mieli Garrison Rally liderów Season of Conquest, to tylko przez tikety, tak? Bo każdy teraz będzie, ci coś zawsze skakali, kiedyś nie była nieograniczona migracja na KVK 2, to po prostu skakali na KVK 2 i mają Edwarda, Tomyrys, teraz też sobie robią Pyrusa i Totmesa, zrobili sobie konto w pełni sfokusowane tak, żeby omijać Season of Conquest i kryształową technologię. I są tacy gracze po prostu, którzy tak robią i jakby. To jest bardzo. Nawet takie zrobienie takiego slipera może być dużą inwestycją czasu i pieniędzy na nieudane wyjście, tak? Czyli Tak, że na tutaj przykład ten myślę, będzie. że to jest też kwestia tego ważna, żeby to powiedzieć, że tego się nie da zrobić, nie wiem, tak jak skoczka, że skoczki robi na przykład 50 czy tam 100 graczy i wszyscy skaczą, bo to nie da się tak grupowo zrobić. Jest to też w jakiś tam sposób ograniczone. Ale wydaje mi się, że to w ogóle nawet nie tylko na KVK2, jeżeli ktoś by był takim, nie wiem, wielorybem i miał taki pomysł, to zobacz, możesz sobie też odblokować dowódców z sezonu podbojów i wtedy skaczesz na KVK1 i powiedzmy, że nawet może w KVK2, okej, coś tam powalczysz czy coś, ale można sobie tak zrobić, że właśnie tym małym kontem nagle inwestujemy w nie jeszcze dodatkowo kasę, żeby wbijać tam jak najlepszą technologię, budynki i tak dalej. Możemy przecież sobie w ogóle zaoszczędzić mnóstwo klejnotów, przyspieszeń i tak dalej, więc my tam na tym KVK1 możemy jeszcze sobie naprawdę mocno podskoczyć tym kątem, nie wiem, tam jakieś zenity czy cokolwiek jeszcze się tam dzieje z mocą i można mieć też dowódców już pod sezon podbojów i sobie pracować nad właśnie dowódcami z sezonu podbojów, czyli robię sobie konto na Starym Królestwie,
powiedzmy, w idealnym momencie. I jak jestem na tym Starym Królestwie, to staram się zbierać jak najwięcej rzeczy fajnych, powiedzmy, które mi się później przydadzą. I odblokowuję sobie wszystkich dowódców, których bym chciał mieć, właśnie też z sezonu podbojów, ale z wszystkich sezonów tak naprawdę możesz sobie odblokować. Nie jest to oczywiście tanie, ale jest to, powiedzmy, gdzieś tam teoretycznie przynajmniej możliwe. No i później idę spać na, nie wiem, 3 albo 4 tygodnie. Po tych 3-4 tygodniach, gdzie się nic nie działo, wskakuję sobie na KVK1 i znowu jestem taki mega aktywny i na tym KVK1 wykorzystuję wszystkie przyspieszenia, wszystko. Tylko to jest też kwestia, że trzeba mieć później te surowce też tam. Halo? Halo, przepraszam. Trochę mnie przerwało. Tak, tylko to jest kwestia właśnie, że później trzeba mieć też do tego wszystkiego surowce, nie? Czyli jak skoczysz na to KVK1, to nie jest znowu tak łatwo bez surowców sobie wbić te wszystkie rzeczy. Dobra, teraz możemy sobie zrobić przerywnik, bo tam, jak się nie było, to sporo osób poprosiło o ocenę królestw, tak? Więc jeżeli chcesz, to może możesz zobaczyć po prostu Dzisiaj dwa nie odcinki. ocena kont, tylko ocena całych królestw, Ocena co królestw, ciekawie. tak. 2855. 2855. A jeszcze zobaczmy 3366, bo mówią, że są jakieś walki teraz. Jak są walki, to zobaczymy. Chwileczkę. O, jeszcze na KVK1. Ho, ho, ho. Zobaczmy tutaj, co się dzieje. Tylko tu fajnie, jakby były koordynaty, chyba że jest Kingsland, no wtedy by było optymalnie. Nie, Kingslandu jeszcze nie ma. I czy tu są jakieś walki teraz? Ja nie jestem w stanie chyba dojrzeć. Czekajcie, może tu? Nie, tutaj to wygląda, że jest Nie, cisza i chyba spokój. dopiero Kingsland się otworzył. Zobacz przy altarach, bo może przy altarach, bo jakby ten Kingsland się otwiera, jakby nie można budować flag na początku. Dopiero później można sobie budować te flagi. Także możliwe, że jakiś A. się na altarach. Nie, nie, nie. Ołtarze tutaj dopiero za 3 dni się otwierają. Chyba jeszcze nawet się nie otworzył Kingsland. Nie, są tu jakieś marsze. Rzeczywiście. A to nie wiedziałem, że ten Kingsland się tak śmiesznie otwiera, że się otwiera Kingsland i nikt nie może nic wybudować. A, Spoko. no i właśnie chodzi o to, że właśnie to tak zrobili w ten sposób, nie? Że jest otwarty Kingsland, ludzie marsz zazwyczaj jedno KD zazwyczaj dominuje, bo mają więcej graczy T5, po prostu puszczają jednego gracza T5 i ten gracz T5 niczym taranuje 40 marszy wroga. Rzeczywiście, spoko, to bym... Dobra, to zobaczmy te królestwo, o którym mówiłeś. Jak to było? Jeszcze raz, numer? 3366 chyba. Nie, 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 to jest to, na którym byliśmy teraz, na KVK. 2, A, 8, 2, 8, 8, 6? 5, 5, 2, 8, 5, 5. 2, 8, 5, 5. Dobra, teraz sprawdzam 4 razy, żebym się nie pomylił. Dobra. To ja znowu sprawdzam na grze, a ty sprawdzaj na stronce. Będziesz nam podawał numery. Okej. Dobra. Fog. Fear of God, tak się nazywa. Wygrali KVK niedawno, w grudniu zeszłego roku. Także tutaj, co to był za scenariusz? Chwileczkę, nie jest napisane. No, to dziwne, często jest, a tutaj nie ma. Dobra, zobaczmy sobie na graczy. Okej, niska siła, dobre killpointy. O, tu ktoś ma 16 miliardów killpointów, to jest konkretne. Widzę królestwo. 20 milionów. O, to oni są mocni. Znaczy, 2885. Wyglądają solidnie bardzo. ja o tym tutaj mówiłem ci, bo niby wyglądają solidnie na początku, zobacz, ale tak naprawdę mają 11 bilionów powera, czyli miliardów po polsku i 80 miliardów KP, czyli tak naprawdę teraz, jak O. patrzę 4, to praktycznie wszyscy gracze praktycznie tego KD, tak mi się wydaje. I na dole to są pewnie nowi gracze, którzy dopiero rozbudowują sobie rzecz. I chyba jest na tym królestwie Asmodian, z czego to mi się wydaje? Nie Na wiem. R4 jest. Zobacz, Asbo. Na L4 Asbo jest, tak, rzeczywiście Asbodian jest, no. Możliwe, że to jest. Bardzo popularny ze swojego Discorda jest ten gracz, od Ale już razu mówię. Już zawiesił i chyba zawiesił nie gra już. niestety.
Tak, szkoda, bo ten Discord był naprawdę świetny. Okej, ale są tutaj naprawdę, tu kogo nie kliknę, to kurczę, numery ma niesamowite. Nie wiem, czy to nie jest aktualizowane, czy oni tu nie mieli jakiejś migracji. No zobacz, 10 miliardów. Te numery, co ty powiedziałeś, to ja nie A wiem, nie, nie. otwierając pięciu graczy Dwa, widzę. znowu złe królestwo. 2855. 2885. 2855. Aha, czyli ja patrzę na złe, tak? Tak. A dobra, ale to ty mi źle podyktowałeś. Tak? Dobra. Ale ja zepsułem teraz, przepraszam. 2855, dobra. No Ale to było nie, nie też ciekawe nadobyłem trochę. królestwo. Ech, Ale dobra. przy okazji. Ha, czyli O ty Boże. podawałeś dobre numery. Ja tu mówię, jak to jest możliwe, że oni mają 100 miliardów KP, jak oni tutaj po prostu jeden gracz prawie, żeby tyle miał. Okej. O, ktoś do nas tutaj dołączył? Okej, chyba jednak nie. Dobra, teraz patrzymy już na te królestwo, które powinniśmy patrzeć. Czyli jeszcze raz, jak tam wygląda power i kill pointsy? 11,5 bilionów powera i 80 bilionów KP. Okej, to wydaje mi się, że to nie są jakieś takie, na pewno to nie są liczby, które by mnie gdzieś tam zwaliły z nóg. Wydaje mi się, że często tak też patrzymy, że te 100 miliardów KP gdzieś tam też jest ważne. Widzimy tutaj też to po graczach. No ale to 2855 to też jest jeszcze bardzo młode królestwo, więc ciężko niekiedy jest ich tak określić. Warto też zawsze zobaczyć po aktywności. Różne tutaj mogą być historie, także ciężko mi określić. Ja naprawdę bardzo mało gram z tak młodymi królestwami, żeby określić, czy one są dobre, czy złe na podstawie takich numerów. Więc tutaj też na pewno, przepraszam, ważna jest aktywność. No i cóż, wydaje mi się, że to nie jest królestwo na pewno jakieś super topowe. Ale jest, tak jak mówię, wczesny etap rozwoju, więc tutaj jeszcze się wszystko tak naprawdę okaże, co będą w stanie zrobić. Mają tu jakąś gwiazdeczkę, ciekawe kiedy. W listopadzie wygrali sezon podbojów, także mieli tutaj ziggurat. Widzimy, że jest Winners of KVK 356. No cóż, także wszystkiego najlepszego. Myślę, że tutaj, no nie wiem, mi jest ciężko cokolwiek powiedzieć więcej. Nie wiem, czy ty masz jakiś jeszcze komentarz? No nie, jakby królestwo, królestwo, tylko podobno mam jakieś echo, zaraz sprawdzę też, bo nie wiem, czy to mikrofon, czy to coś z twojej strony. To ja od razu powiem. Jak ci idzie na Olimpii? W Olimpię teraz gram jeszcze cały czas, ale wydaje mi się, że w ogóle aktywność w grze na Olimpii jest słaba. W sensie takim, że mało osób już w ogóle gra Olimpię. I kiedyś na przykład, jak byłem, czekajcie, ja wam pokażę te czaty. A, mi się czat zaciął. Mam problem w ogóle z wyciągnięciem czatów wszystkich swoich. A teraz całą grę w ogóle przesunąłem. Chwileczkę, czekajcie chwilę. No kurczę, nie jak wiem się dlaczego. Zakolejkowałeś teraz królestwo. Królestwa teraz do oceny. Okej. Dobrze. Tutaj jeśli chodzi o te czaty właśnie, kiedyś było tak, że można było, o tutaj jestem już w jakiejś drużynie. No i zobaczcie, są trzy osoby, nikt nie gra. Nawet powiedziałbym gdzieś tam miejsca, gdzie można było spokojnie kiedyś znaleźć graczy. Jest tego mało. Tak, więc no, Olimpia nie jest popularna. Wydaje mi się, że też deweloperzy nie za bardzo pomagają Olimpii. Ta zmiana, która była ostatnio, czy ona w ogóle była na plus czy na minus, to ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest to fajny sposób, żeby zagrać, ale można by to rozwiązać inaczej, żeby tych gier było mniej, żeby tego czasu też było, może teraz Czas zwiększyli tak. możliwość te godziny czasu, a wydaje mi się, że no nie wiem, ciężko.
Ciężko mi to określić. Czy może lepiej by było, żeby to było tylko w jeden dzień? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, to jest Na druga pewno druga. dużym minusem jest też to, jak dużo trzeba zagrać, żeby te wszystkie wyzwania później zdobyć, tak? To naprawdę trzeba sporo razy grać. Wielu osobom się nie chce, bo to też tak działa, że im mniej osób gra, tym później ciężej jest wygrać. No nie wiem, jakoś I tak. Trzeba mieć cały czas piątkę, pięć osób cały czas zmobilizowane, żeby grać. Tak, tak. No cóż, ja tak czy inaczej w Olimpie cały czas dobrze gram, bo to teraz bo pytanie, myślę, czy że chcesz jest spoko. ocenić jedną KD z czatu, czy tutaj odpowiedzieć na kosę na Discordzie pytanie? Może być z Discorda, bo z Discorda mało żeśmy odpowiadali chyba. Dobra. Co myślisz o wydarzeniu podobnym do Arki, Ozyrysa, ale byłaby pula dowódców, którzy byliby wymaksowani, czyli można by było ich używać tylko tam, by to wrócenie do starych czasów rok i by się używało marszy starych, na przykład Ryszard Martel, cała Minamoto, zagranie, czyli po prostu KVK2 Arkę Ozyrysa. Tak naprawdę. O, myślę, że to by było ciekawe, ale ja bym do tego zrobił tak, żeby to nie była taka sama arka, tylko żeby na przykład było arka do zagrania, nie wiem, w 10 graczy. To mogłoby być całkiem ciekawe. I ograniczenie dowódców, ja bym zrobił inne ograniczenie dowódców. Ja bym zrobił arkę i możesz grać tylko epickimi. Bo wiecie, epickich, tych legendarnych, starych niektórzy w ogóle nie mają, więc trochę bez sensu, ale epickich mają prawie wszyscy. Więc epickich można sobie łatwo wymaksować i to by była właśnie taka arka na zasadzie wszyscy są na równi. Wszyscy mogą sobie wymaksować praktycznie wszystkich epickich, tam wbić ich na 60 poziom i to by było coś, co bym chętnie zobaczył. Często w ogóle na królestwach, jak tam się niektórzy biją dla zabawy, to robią sobie coś takiego, że właśnie robimy sobie duel, ale możemy używać tylko epickich dowódców. I wtedy jest śmiesznie, no bo tak jak mówię, każdy, wtedy trzeba kombinować właśnie z tymi Znaczy, mi dowódcami. się I wtedy też bym ograniczył ekwipunek, na przykład, że bez ekwipunku, bez formacji, tylko i wyłącznie ci dowódcy epicy i to by było bardziej na zasadzie strategii, a mniej na zasadzie, jakie masz marsze w ogóle w Rise of Kingdoms. To nawet można by było podciągnąć coś takiego, na przykład, to jest taki mój pomysł, że na przykład Arka Ozyrysa, ale z losowymi modyfikatorami, czyli że na przykład raz możesz używać tylko epickich, albo na przykład tylko możesz używać marszy kawalerii, albo na przykład, że każdy marsz zwiększony ma marsz speed o 50%, że wszystkie te marsze biegają. No, pomysłów jest co niemiara, a co wyjdzie, no to zobaczymy tak naprawdę, prawda? No. Dobrze, mamy dużo królestw. Tu widzę 2691. Ciekawe, bo najlepszy seed C. Tak ktoś określił to królestwo. Chętnie zobaczę, bo my też jesteśmy w seedzie C. To 2691. Ok, już wpisujemy. Chwileczkę. 2691. Ok. Aktualnie nie grają w nic, to niedobrze, bo mogą być z nami w KVK. Może tak będzie, że właśnie z nami będą. To znaczy, to niekoniecznie jest złe. Mogą być jako, nie wiem, sojusznik albo nawet w jednym obozie z nami. Chwileczkę, gdzie jest ta świątynia? Na pewno nie nazwałbym tego najsilniejszym Cessidem, ponieważ mają 10, równo 10 bilionów powera i 174 biliony KP. A to oni w ogóle są w Cessidzie jeszcze? Oni są na 10 jeszcze. Cessid jest skapowany na około 11 dopiero. Czyli mają 1 bilion. To wydaje mi się, że rzeczywiście możliwe, że pilnują sobie tego Cessidu i tak chcą grać. No i widać, że mają tutaj konkretnych graczy. Więc widać, że się biją. Ale tam pewnie po statystykach będziemy mieli nawet jeszcze lepsze te Cessidy, to na pewno będzie jeden z najlepszych, nie, ale nie, czy najlepszy? Najlepszy z Cessid tutaj, jeżeli chodzi, bazując na samych czystych statystykach z 1093, to 2061. Okej, okay. No to widocznie, ale na pewno jest to bardzo dobre królestwo, także myślę, że jasna znaczy, sprawa. Każde królestwo, które jest na w miarę low seedzie z młodym KD, czyli od 2.9 w górę,
mają szansę, żeby się... A nie, to jest 2-6, to jest troszeczkę już prawie w naszym wieku, także to jest trochę inna perspektywa. Okej, okay. Dobrze. A nie, 2-9-6-1. Ja też... To jest niemożliwe po prostu. A to Asus, nie wiem. Nie wiem. Nie, no dobrze, nie, no dobrze jest. Jeszcze nie, jest dobrze, bo... Czekaj. Chwileczkę, jeszcze raz. Gdzie była ta wiadomość? 2-6-9-1. 2-6-9-1, dobrze. Ale nie byliśmy na 2-6-9-1? A. 2-6-9-1. Czy mógłbyś przy... Nie, 2-6-9-1, to on źle napisał. Nie, no dobrze, to on źle napisał i ktoś jeszcze nas strollował. Dobra. Okej, okay, dobra. Wyciszysz mnie trochę na Discordzie, ścisz mojego Discorda, bo faktycznie jest echo i nie przebija na streama dwa razy. Ścisz trochę, bo chyba masz głośniki, więc ścisz mnie trochę na Discordzie, żeby mnie nie było słychać. Nie, co ja teraz zrobiłem? Wyłączyłem Roka i teraz przez ten... teraz będziecie widzieli tylko mój awatar. I nawet jak go wyłączę, będę musiał, no nie da rady, bo nie dam rady zrestartować tego. Chwileczkę. O, to jest taki właśnie, ja mam taki trochę ból, bo chwileczkę, bo nie mogę później jakby zrestartować tego widoku, żeby widać normalnie gierkę u mnie, tylko muszę wyłączyć OBS-a. A jak wyłączę OBS-a, to niestety, ale skończy się też stream na jakiś czas. Czekajcie, spróbuję. O, tutaj już miałem kilka razy taki problem i wiem, że tego się już później nie da zmienić. Chociaż czekajcie, może wyłączę to w ogóle. O, dobra, okej, okay, udało się, spoko. Jednak jest to możliwe do zrobienia. Snow na green screenie. Tak. Dobra, co warto inwestować na początku? W budynki, czy ciągnąć się do 25, czy robić badania? To już było wielokrotnie mówione. VIP-15, zanim jakoś mocniej wchodzimy w badania T5. Trzymamy się na te czwórkach i zbieramy jakąś VIP-a, robimy jeden porządny marsz, jeden a porządny. Tak, ale tutaj na pewno najpierw ratusz na 25 poziom. Tak. I później można się już skoncentrować na innych rzeczach. Okej, okay, chwileczkę. Muszę sobie... co myślisz o tym, że w Call of Dragons wkrótce wprowadzą podobne zasady co do KVK i Home Kingdom co w Rise of Kingdoms i wtedy sporo ludzi się przełączy na Call of Dragons. Czy tak będzie? Rzeczywiście nie jestem wcale tego taki pewny. Wydaje mi się, że Call of Dragons miało ten swój czas takiego początku startu i czy teraz ludzie nagle zaczną się przełączać na Call of Dragons? Wydaje mi się, że nie, jakoś nie wiem. Wydaje mi się, że prędzej w Rise of Kingdoms zrobią rzeczy, które są w Call of Dragons i trochę polepszą właśnie grafikę i może właśnie Rock trochę przejmie tych fajnych rzeczy z Call of Dragons i Rock będzie mocniejszy. No bo nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, jakoś tak Call of Dragons zaczęło słabo. To była naprawdę bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o to, jak się grało. I nie wiem, czy też gracze, którzy już grają w Call of Dragons, czy im się coś takiego będzie podobać, tak? Bo są przyzwyczajeni do zupełnie innych rzeczy. Takie zmiany bardzo duże, jeśli chodzi o samą grę. Nie wiem, czy przysporzą fanów i nowych graczy akurat Call of Dragons. Ciężko to by też było chyba zareklamować, bo ci, którzy grali w Rocka, to już grali też w Call of Dragons. No i albo im się podobało, albo im się nie podobało. Jak się im nie podobało i nie przeszli do tego Call of Dragons, to raczej już nie przejdą. Nie wiem, co Storm myślisz, czy Call of Dragons będzie miał drugą młodość. Że teraz tam wszystkie innowacje, tak naprawdę też bloki reklamowe, znowu Call of Dragons troszeczkę spadły i teraz znowu Rise of Kingdoms jest znowu reklamowane i znowu teraz mamy troszeczkę więcej graczy, więc... Okej, okay. Dubrix, nigdy nie złączyłem Call of Dragons, no to nie rób tego nadal, nie żartuję, to jest też, to jest spoko gierka, ona jest fajna, ale mnie jakoś nie porwała, tutaj dalej bardzo naciskają, żebyś... Dalej jest echo? Tak, no, znaczy... możesz mnie ściszyć trochę na głośnikach. Ścisz mnie trochę na głośnikach, bo jakby z twoich głośników nie przebija, wiesz? Jak głośniej mówię po prostu.
Twój Nie wiem. mikrofon ma piętro na głośnikach. Dlatego to też, tak mi się wydaje. Ja się staram tak. To jest chyba tylko jak mówimy równo, wiesz? Bo ja wtedy, jak ja nie mówię, to ja w ogóle wyłączam mikrofon, żeby nie było echa. Bo tak wydaje mi się, że jest bezpieczniej. Także głośniki nie powinny cię zbierać, tak? Bo tylko mój mikrofon tutaj jest na wyjściu, które nagrywa. Więc wydaje mi się, że nie powinno być jakiegoś takiego strasznego echa. Ty słyszysz, tak? Bo ty masz odsłuch. Nie, bo się odsłuchałem na streamie i faktycznie czasem jest, że to echo, jak chyba razem mówimy. Nie wiem, no to po prostu troszeczkę ścisz mnie i będzie git chyba. Już ściszyłem i często może nie kliknę, wiesz? Nie kliknę mikrofonu, żeby się mój wyłączył i wtedy podejrzewam, że jest problem. Okej, tutaj bardzo jakby naciskają na ciebie, żebyś ocenił 2732, nie wiem. Ja znam to królestwo, także wiem o kim mowa. No co mam ocenić? No, Hayashi, dużo powera. Okej, rozumiem, że tyle tylko. Znaczy ja myślę, że tam na 2732, tak jak ostatnio rozmawialiśmy właśnie tam o tym królestwie, to nie jest tak do końca tak, że to jest też królestwo po dużych przejściach, więc oni bardziej są na takiej, nie wiem, etapie, że zobaczymy jak to będzie. Chyba tam też jest właśnie kwestia, że fajne relacje, tam jest bardzo dużo graczy, bardzo duża aktywność, także zobaczymy. Ja tak jak wszystkim królestwom polskim też mocno kibicuję. Wydaje mi się, że właśnie to niekiedy tak jak w jedną i w drugą stronę, niekiedy te numery ktoś powie, tam nie mają killpointsów, to na pewno spoko, raz, dwa ich tam zniszczymy. Później się okazuje, że to królestwo może killpointsów nie ma, ale ma taką aktywność, że się ciężko z nimi walczy. No zobaczymy. Na pewno też, jak się jest w Acidzie, to można trafić naprawdę na fatalnych wrogów. Więc jeżeli się trafi na takich wrogów, z którymi jesteśmy w stanie walczyć, to spoko. Ale w Acidzie można trafić naprawdę na takie mega, mega królestwa. Albo nawet z Imperium można trafić sobie KVK. No i wtedy na pewno nie będzie ciekawie, jeżeli nie mamy graczy takich naprawdę mega mocnych, z mega mocnymi marszami. Okej, szukam dalej, jakie są. Ja na przykład wolę teraz w Call of Dragons, ponieważ darmowe leczenie, więc mogę walczyć więcej i nie muszę wydawać na Crystal Tech. Powoli odchodzę z Rise of Kingdoms właśnie z tych powodów. No to rzeczywiście to są takie rzeczy, które w Call of Dragons są ciekawe, że tam można uleczyć niektóre jednostki i to się dzieje za darmo. Także to jest fajne. No nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle Call of Dragons sobie nie wyobrażam, żeby miało być na takiej zasadzie jak Rise of Kingdoms, bo właśnie to leczenie, na czym oni by mieli zarabiać na tej grze? Tam naprawdę, no ta gra wydaje mi się stała na tym, że cały czas jest reset, że musisz wszystko robić od nowa. No nie wiem, jak oni chcą tą grę przekształcić, ale cóż, no życzę im wszystkiego najlepszego, bo to wydaje mi się, że całą mechanikę gry musieliby zmienić w Call of Dragons, żeby to miało ręce i nogi. Tak naprawdę taki Crystal Tech, to tam są te envoje. Tam, że tam jest takie envoje, to jest tak naprawdę taki Crystal Tech, tak naprawdę. Bo tak naprawdę speed-upy musisz używać, tak, że zamiast tych kryształów, to tak naprawdę tam musisz używać surowce i speed-upy, bo tam jest te w Senacie bodajże, tam jest envoy, tam na ratuszu późniejszym się odblokowuje i właśnie też co się resetuje co sezon. Także tam jest Crystal Tech, tak z czego co się orientowałem. Tak więc nie wiem, czy nie ma tam faktycznie tego techa. Teraz na 2302, bo tutaj też mamy informację. Fajny numer królestwa, trudno się pomylić, ale czekajcie, coś mi się nie chce. A, jest tutaj. Okej. Zobaczmy. Cóż to za królestwo? Na pewno młode. 2302. Znaczy, są już chyba w sezonie, znaczy na pewno są w sezonie podbojów. Znaczy, to teraz możliwe, dopiero będzie KVK4. A, teraz zaczynają może KVK4. No, siły mają prawie 9 miliardów. No to ja ci tutaj policzę z 93. Mają 16,2 miliony power, a 314 milionów KP. Mhm.
0,93, tak? 1,093, to mówisz? Słucham? To mówiłeś 0,93? Tak, Tak, 0,93 statystyk. okej, dobra. A zobacz, 3,202. No No właśnie właśnie 3,202 3,202 właśnie właśnie. pisałem. To jest właśnie, schodzimy o to, że z Z tej tej bazy bazy informacji. informacji. Nie? Aha, Zapomniałem aha, przejść. aha. I To jest ile, jeszcze raz, ile mają? 16,2 bilionów16,2 powera, biliona 314 bilionów bilionów KP. KP. O, no to imperium. No, No, jeszcze jeszcze daleko do daleko do imperium. imperium. Tak, ale No. na pewno już Mi na pewno to jest blisko. tak naprawdę. A, Anubis. to jest To ta jest tak KD, KD, gdzie. gdzie. A, już A, już przypomniałem. I przypomniałem. tam jest te KD, to gdzie jest Itachi. I tam jest też kilka Polaków, których serdecznie pozdrawiam. Tam Itachi A gra się gra właśnie, właśnie, wiesz? wiesz? Tak, widzę właśnie to jego konto. 30 miliardów prawie killpointów. Czekajcie, zobaczymy go tutaj trochę bardziej, czego on tu używa. Okej. Takich tu ma dowódców, jakie ma osiągnięcia. Najwięcej zabitych jednostek? 265 milionów. Co to jest? 265 milionów na jednym Grania KVK. na wyższych seedach. Tak. To znaczy tutaj myślę, że no nie wiem, może. Ciekawy jestem, a to się nalicza na przykład w KVK2, to jest opcja, czy to jest tylko z sezonu podbojów, te Nie statystyki? wiem, w sensie to jest z poprzedniego KVK. Nie wiem, czy raczej KVK 2 Nie, raczej to nie jest z KVK. poprzedniego KVK, bo to jest chyba najlepszy twój wynik w ogóle, który kiedykolwiek miałeś z KVK. Czyli to nie jest tak, że ostatni ci się tylko. Ja zobaczę na moim. Chwileczkę. Jakie moje numery się Możliwe. pokazują, ale wydaje mi się, że to tak jest. Chwileczkę, czy ja w ogóle mogę. A, tutaj jest to u mnie. Chwila. Tak. Bo te 45 milionów to nie jest mój wynik z tego KVK, tylko wcześniejszego jeszcze. Więc to się pokazuje najlepszy wynik. No mój najlepszy 45, a tam gościu 260. Ale podejrzewam, że ciekawy jestem, kto ma największy wynik z jednego KVK, bo to też by było ciekawe sprawdzić, ale to już Lili musiałoby takie nam statystyki podać. Myślę, że to tam gdzieś w tych 960 możemy szukać tych graczy. Ostatnio Cheezgul pokazywał jednego gracza, więc tam całkiem możliwe, że oni tam mieli chyba około 650 milionów. Także sobie pomyślcie, że niektórzy mamy problem niekiedy wbić 30 milionów tych killsów, a tam jakiś gościu 650 lekko. Dalej jest przegłos. Kurczę, nie umiem tego wyłączyć. Przepraszam Was za te przegłosy, jeśli on jest. Bo nie umiem tego wyłączyć, żeby tego nie było. Staram się wyłączać mikrofon. Nie wiem, jak to jest możliwe, że jest przegłos w momencie, kiedy ja mam wyłączony mikrofon, kiedy Storm mówi. Czym grać jak w KVK3? Najlepsi dowódcy, jeśli chodzi o łuczników, są dopiero pod koniec KVK, a nie mam ani Totmesa, ani YSG, ponieważ wszystkie złote głowy chcę zaoszczędzić właśnie na tych najlepszych. No, to Tofu, oczywiście ci współczuję. To jest problem, który ma każdy, który grał łucznikami na KVK3. Całe szczęście tam nie ma tak dużo walki. No i co? Odpowiedź jest prosta. Dalej tym, co grałeś w KVK2. No bo nie opłaca ci się teraz nagle inwestować w legendarnych dowódców. Jak już jesteś tak blisko, no to już warto czekać do końca. Tak więc nie opłaca się, tylko tymi jeszcze epickimi. Ja wiem, że epiccy kontra, nie wiem, Scipio Prime, jak już sobie wszyscy porobili Newski, Scipio Prime i tak dalej, no ale no nie masz innego wyjścia, tak szczerze powiedziawszy. To jest właśnie bezsens. To jest taki nonsens, że ja nie jestem. No, tak mi to jest trudno sobie wyobrazić. Przecież to nie jest jakaś inżynieria rakietowa, że wszyscy, którzy chcą inwestować w łuczników, mają ten problem. Więc czemu nie zrobić jednego takiego
nie wiem, koła, gdzie możemy wybierać wszystkich dowódców na początku KVK3. I jak ktoś chce sobie odblokować Zygeliang'a, to ma Zygeliang'a. A nie tak, że ci, co mają kawalerię, to sobie zrobią Newskiego jako pierwsi i już są do przodu przed wszystkimi, a ci, co grają łucznikami, to tak szczerze powinni sobie zrobić farm KVK do momentu, kiedy wchodzą łucznicy i wtedy dopiero mogą ruszyć do walki tam z Zygeliangiem i Hermanem. Szczerze powiedziawszy, ja bym tak zrobił. Na KVK 3 czekałbym, aż odblokuję moich legendarnych dowódców i dopiero wtedy bym zaczynał walkę. Wiem, że to nie na każdym królestwie się sprawdzi, ale gdzieś tam można dołączać do nie wiem, do garnizonów, do rally i inaczej w ten sposób. Storm, jesteś jeszcze z nami? Jestem, tylko nie chciałem przeszkadzać. A teraz cię jakby tak słabiej słychać, ciszej. No bo ciszyłem się, także nie wiem, czy lepiej będzie, czy nie. Znaczy, myślę, że jak cię nie będzie słychać, to też to na pewno nie będzie lepiej. Dobra, dobrze, naprawę z powrotem. Dobrze, teraz powinno być jak wcześniej. Ja jeszcze sprawdzę coś tutaj, może na Discordzie, w ustawieniach dźwięku. Jakiś garnizon na KVK1, Marty. Albo do skończenia, no to Sun Tzu. Jeżeli chodzi o garnizon, dlatego właśnie poleca się na początek brać Chiny, bo utrzymujemy tego Sun Tzu i to jest najlepszy dowódca epicki pod garnizon. Okej, okay, dobra, zmieniłem jakieś ustawienia, ale wątpię, żeby one miały jakieś tutaj znaczenie. Okej, okay, ale są cały czas ciekawe pytania. O, tutaj dzięki Pretol napisał właśnie, że to Till Lloyd. Zaraz wam pokażę tego gracza właśnie z 960. Czy jest szansa na granie bez inwestycji, czyli free to play? Oczywiście, że tak, można tak grać i nawet można sobie naprawdę świetnie dawać radę. Wielu jest takich graczy, także na spokojnie. Tak, jaki jest sens robić KVK 2 i 3, skoro wieloryby na nie mogą wskakiwać? Przecież to niszczy normalnych graczy. Sławko, rozumiem cię. Wiele razy już o tym mówiłem, że dla mnie migrowanie wielkich kont na KVK 2 i 3 to jest porażka. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z największych samobójów, jakie robi Rise of Kingdoms. Ja tego totalnie nie rozumiem, ale widocznie gdzieś tam im się to dodaje, że to cały czas jest, istnieje. To są takie rzeczy, które ja nie potrafię zrozumieć. Dla mnie to jest po prostu głupota i tyle. Andre tutaj się śmieje z Kim Sun Tzu. Okej, okay, to jest jego ulubione pytanie, ale pozdrawiamy Andre. Okej, okay, tutaj Crispin nie poleca free to play. No wiadomo, że to nie jest to samo, tak? Ale znowu też nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że można spokojnie sobie gdzieś tam grać i naprawdę fajnie korzystać z tej gry. Czekajcie, ja sprawdzę tego Tilloid. Nie wiem, czy jest na Discordzie jakieś pytanie jeszcze, czy tam już w ogóle nie. Na Discordzie zaraz zobaczę. Jeszcze tutaj ominęłeś Neno. Pytanie, co sądzisz o 2268? Tam, gdzie Chizul zmigrował. Ech, nie znam tego królestwa. Czekajcie, będę musiał tam zobaczyć. Ja w ogóle napisałem zły numer, jak robiłem odcinek o tym. 2688, jeszcze tego nie poprawiłem. Muszę tam poprawić tą miniaturę i tak dalej. Na szczęście niewiele osób widziało na razie ten odcinek, także. Oko, ale wtopa, jak nie wiem, to jest jedna z największych wtop na kanale w ogóle ten odcinek, bo tam nawet mówiłem o tym i napisałem i na miniaturze jest błąd. Jak widzimy, to jest solidne królestwo, oni już mają teraz 4 gwiazdki, zanim jeszcze zmigrowali do nich ci gracze ze Smash Squad.
Jestem ciekawy, czy Smash skład tutaj jest osobno w ogóle. Nie widzę, żeby tutaj mieli osobno jakieś swoje miejsce. Więc powinni się już połączyć pewnie w tym sojuszu, który tutaj jest. 13 miliardów. Czy to jest tak? Nie widzę tutaj nigdzie na razie Cheezgula. Jestem ciekawy, czy oni gdzieś tutaj są. Też nie znam za dużo tych graczy, co z Cheezgulem grali. Jest Leroy na pewno, którego kojarzę, który był z Cheezgulem. Więc no są chyba wszyscy tutaj w tym sojuszu. Z tego co wiem, Yoda nie będzie tam z nimi grał. O, jest i sam Cheezgul. O, zobaczmy, jaki on ma najlepszy wynik. 103 miliony zabitych, także też nieźle. Okej, pozdrawiamy też Cheezgula. No zobaczymy. Ja w ogóle wydaje mi się, że 2605 naprawdę spoko sobie dawało radę, nie? Oni no mieli pecha naprawdę, że się dostali na to KVK z 9.3 i 960, ale myślę, że cały ten pomysł na 2605 był spoko. Teraz chyba coś dosyć podobnego próbują zrobić tutaj na 2268, czyli właśnie takie królestwo z jednym sojuszem gdzieś tam w Asidzie, żeby nie wchodzić do Imperium, ale mieć bardzo dobrą drużynę. No i zobaczymy. Pewnie i tak ich będzie parować często z Imperium, no bo nie da się też mieć królestwa, które jest super aktywne, które ma graczy, którzy mają naprawdę świetne statystyki i nie wiem, żeby ich teraz losowało gdzieś tam z Besidami. Automatycznie matchmaking też bierze pod uwagę aktywność królestwa, różne rzeczy, też killpointsy, więc no będą grali w tych trudnych KVK, ale mogą sobie tam też świetnie poradzić. Albo mogą być też w takim KVK, że właśnie 1 na 3. Różnie to wygląda. Życzę im Wszystko zależy oczywiście od wszystkiego KVK, najlepszego. prawda? Na pewno to jest bardzo silne królestwo. Myślę, że po prostu bardzo dobre królestwo. I tutaj, tak jak też mówiłem w dzisiejszym odcinku z tymi królami, że to czynniki zewnętrzne. Czasem ci się trafi niefajne KVK. Ja do końca nie rozumiem, dlaczego te 2605 się tak posypało, bo szczerze nie było jakichś takich sytuacji. No nie wiem, ja nie byłem w środku tego królestwa, jak oni tam wyglądali, ale szczerze, no trafiły im się dwa całkiem spoko KVK. W jednym mogli walczyć jedni na trzech i zrobili super statystyki. Później im się trafiło bardzo trudne KVK, no ale jak ktoś chciał walczyć na najlepszych w Rise of Kingdoms, to miał taką sytuację, miał taką szansę i wydaje mi się, że też no chyba mieli świadomość tego, z kim są w KVK, więc to nie było tak, że oni myśleli, że nie wiem, że rozwalą 960 i 93 i wezmą Ziggurat, ale się nie udało, więc jest wielkie rozczarowanie. Wątpię, że byli rozczarowani po tym KVK. No wszyscy wiedzieli o tym, że 2605 nie będzie grało pierwszych skrzypiec na tym KVK. Dla nikogo to chyba nie było zaskoczenie. Nie wiem, jak ty myślisz o tym, co się tam wydarzyło. Nie myślę, po prostu jakby się dzieje, co się dzieje i leży dalej. Tak naprawdę nie mam opinii. Najbardziej możesz podpytać to Andrę, bo już Andrę siedzi teraz tam. No jeszcze na Jeszcze na 2605. 2605. Tak. To znaczy, Andrzej jest jeszcze na 2605. Jeszcze też rozmawiałem z Domciem, jak to się tam stało. No, Domcio mi mówił, że tam nie wyrobili ludzie tych. Nie wyrobili, kurczę, tych wymogów. No ale podejrzewano, no nie jest tak łatwo wyrobić wymogi na 960 w porównaniu do tego KVK, które mieli wcześniej. No więc. Nie wiem. Wydaje mi się, że mogli to kontynuować, gdyby chcieli, ale widocznie nie było takiej chęci. Może się chemia posypała między nimi. No i co? Imigracja, tak jak to zwykle bywa. Cheezgul coś nie ma szczęścia ostatnio. On w ogóle chyba nigdy nie miał szczęścia, i to chyba jest taka klątwa youtubera często. Szczególnie takiego jak on, który jest, wiecie, nie jest znany praktycznie przez większość graczy albo bardzo dużą ilość graczy, którzy w ogóle grają w Rise of Kingdoms. No i to jest taka trochę właśnie klątwa, nie? Że często później pojawiają się komentarze, pojawia się rozmowy i tak dalej. Dużo rzeczy komuś tam nie pasuje i się to kończy migracją później. Że już
Nie da się tego naprawić, tylko trzeba migrować i koniec. No tak. Zobaczmy, czy jakieś pytania na Discordzie są. Nie ma. Tutaj wpiszę, że Zakolak sobie wziął następne KD do zniszczenia. Nie, myślę, że to nie jest tak, że... Myślę, że w ogóle Chizgul tam nie robi tego personalnie. On nie ma jakby wpływu takiego na to. To nie jest tak, że on jest królem tego królestwa i podejmuje wszystkie decyzje. On po prostu gra, nagrywa, bardziej się skupia na tym, żeby tworzyć swój kanał, a jest z osobami, które gdzieś tam decydują o tym. To nie jest tak, że Chizgul decyduje, kto migruje do tych królestw, albo decyduje o strategii. To jest osoba, która jest tam jakoś z boku, no ale właśnie, samo to, że on tam jest, już niektórych wnerwia, tak? I muszą wszystko skomentować, co tam się dzieje. No dobrze, to 2591, żeby zerknąć. Okej, okay. To zerkniemy jeszcze na to królestwo. Chwila, 2591. O, to będzie co oglądać przynajmniej. O, w międzyczasie okay. Masz fajne pytanie na czacie. Jeszcze kolejne. Zaraz zobaczę. Bardziej do ciebie, bo ja będę stronniczy. 2591. Okej. Okay. Ale na nie... KBK mapę, bo się tam walczy. Ha, chwileczkę. To jeszcze raz. Pomyślałem, żeby sprawdzić, jakie to królestwo. 2591. Gdzie oni tu są? Ziemia versus wiatr, z prawej strony. Ziemia i wiatr. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy. To jest Heroic Anthem? To jest Batajec. Okej. Okay. Małe Kingsland, kwadratowe to Tides. O, są walki. O, jak super. W końcu jakaś walka pokazujemy. Okej, okay, tutaj budują flagę. No to fajnie, coś tu się będzie działo. Dobra, to zostaje tutaj na tym KVK. Widzimy, że tutaj budują flagę. Królestwo 2583. I zaraz zobaczymy, czy będzie tutaj jakieś... A, tutaj w ogóle 28 jest. Byliśmy z nimi w KVK niedawno, ale nie popisali się wtedy. I tutaj chyba też są w defensywie. O tak, pali się tu ich flaga. No, także to królestwo chyba też jest jakieś takie już na zjeździe. Chwileczkę. Mówię, że jest jakieś ciekawe pytanie, ja nie widzę. Tak. Jakie według Was obecnie jest najlepszy polski KD i do jakiego można zgłaszać się do migracji? No to jeśli chodzi o najlepsze KD, to myślę, że spokojnie możemy już powiedzieć, to znaczy ja już to wcześniej mówiłem, że to jest 2658. O, tu mamy teraz mobilizację, ale trochę już za późno, bo już się flaga wybudowała, ale wracając do tego, co mówiłem, no nie, już nie było w ogóle w garnizonie Guan Yu. Okej, ale plotę tutaj, ale zobaczcie, nawet ten Guan Yu się obronił, bo tak zesformowali tego Justyniana. Chyba bejtowali po prostu, już zmienili na Flawiusza, a tego rali już nie ma. Okej, chyba wszystko jasne, co tu się wydarzyło. Tak czy inaczej, tak, no nie było nigdy królestwa, które było tak mocno polskie i które miało 5 gwiazdek z KVK, więc naprawdę super, fajny projekt. Będziemy też na pewno 2658 kibicować w Lidze Uzyrysa. No, także fajnie, zresztą Storm tam czuwa, więc nie chcę mówić o swoim królestwie. Mam nadzieję, że będzie dalej tam się fajnie działo, bo rzeczywiście to jest zawsze taki problem, nie? Jak już jesteś gdzieś tam choćby w tych polskich królestwach na szczycie, no to już tak też wszyscy patrzą, o dobra,
jak się podwinie noga, co wtedy i tak dalej, ale myślę, że tam naprawdę wszystko idzie w fajnym kierunku. Fajne jest to królestwo, fajnie się ich go ogląda, profesjonalnie jest prowadzone, także myślę, że na pewno tam nie można migrować. Nie migrujcie tam bez zapowiedzi, nie róbcie tego absolutnie. To właśnie chciałem ale powiedzieć, jeżeli, tak? ale Mamy jeżeli bardzo macie wyczuwane teraz super, wymagania. Tak, jeżeli macie super konto i chcielibyście grać z Polakami na takim naprawdę bardzo aktywnym królestwie, bardzo dobrym królestwie, bardzo dobrze zarządzanym, to piszcie tam do Storma, czy ktokolwiek tam jest odpowiedzialny za migrację. Może się wam uda tam Do mnie skoczyć. Można spokojnie się odezwać na Discordzie. No właśnie, także do Storma na Discordzie. Wszyscy, którzy chcą migrować, to zawsze pamiętajcie, żeby napisać najpierw, a później chodzi... migrować, a nie w drugą stronę, bo to się może dla was fatalnie skończyć. A jeżeli chodzi o inne polskie kadry, to już naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Czyli tutaj mamy do wymienienia 3025, tak? Czyli z tym miałeś wywiad z czystym złem przecież, tak? Tak, tak, tak. Mamy Królestwo 2732, które wcześniej też wspominaliśmy. Mamy 2653, gdzie też jest dosyć sporo Polaków. Mamy też 3080 jeszcze, tak? Gdzie jest Pretol królem. Tak, tak, tak. Mamy i 3090, gdzie jest Optimus Prime. Tak, tak, tak. Tam jeszcze jest też Tokadę. I jakby teraz jeszcze było 2205, też jest polskim królestwem, z czego co pamiętam. I jeszcze kilka jest, mnóstwo jeszcze innych. Jeszcze jest ten. Boże, zapomniałem teraz tego nazwy. Ale wiem, że jeszcze jest chyba 3-0, jeszcze jest jedno polskie królestwo. 3052, z czego co pamiętam. Też było gdzieś jedno polskie. Nie, 3-0. Też jeszcze jakieś jedno królestwo było polskie na 3-0. Tylko dokładnie teraz go nie pamiętam, niestety. No trudno. Ale no, jest sporo do wyboru, także jest już teraz coraz więcej i tyle. O, tutaj widzę, EFUS pisze, że 3090, bo Polacy będą uciekać. Okej, okay. No zobaczymy. Tam widzę, że mają KVK takie, które jest spokojnie do wygrania. No ale zobaczymy, co tam się będzie działo na tym królestwie. Na pewno tych królestw jest dużo. I fajnie by było, myślę, że naprawdę fajnie by było, gdyby było też takie drugie królestwo, bardzo dobre, takie właśnie jakaś taka konkurencja dla 2658, taka zdrowa konkurencja, nie z jakimiś tam hejtami i tak dalej, ale właśnie też takie, które robi świetne numery. Na pewno to będzie trudne. Kiedyś myślę, że jakby nie doszło do takiego starcia, nie wiem, 1979, które też było mocno polskie i było bardzo dobre, tylko że właśnie 2658 wtedy było jeszcze trochę za młode, a zanim jakby spotkaliście się w tym samym relacji siły i tak dalej, to niestety na 1979 już teraz tych Polaków chyba w większości nie ma, więc już ciężko nazwać to królestwo jakimś takim bardzo polskim. No ale spoko, ja też uważam, że niektórzy tutaj się chyba też za bardzo spinają, tak? Bo tutaj widzę, że są komentarze i to podejrzewam, że kąśliwe, na przykład tutaj Ave pisze, że 2732 najlepsze, bo bierze każdego. No i spoko, fajnie, że jest też takie królestwo, które, kurczę, bierze każdego, że tam jest społeczność, że tam jest duża aktywna społeczność i wiesz, to, że mają dużo graczy i nie wiem, może nie mają jakichś super statystyk, to nie znaczy, że się świetnie bawią, tak? Może się właśnie lepiej bawią niż wielu z nas na innych królestwach. Także naprawdę nie ma się też co jakoś specjalnie spinać. Ja uważam, że szczególnie no, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się dobrze bawić po prostu. Tak? A to nie jest tak, że tylko i wyłącznie możemy się dobrze bawić, kiedy nie wiem, kiedy wygrywamy, kiedy jesteśmy najlepsi, bla 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 bla, tak? To jest oczywiście super. Ja nie chcę tutaj też bić w drugą stronę, absolutnie, bo to świetnie, jeżeli to wszystko jest ogarnięte, właśnie takie aktywne. Ja się, fajnie, że są królestwa różnego rodzaju, tak? Że są królestwa, które są właśnie dla takich bardzo, na przykład 2658 dla mnie to jest królestwo dla bardzo aktywnych graczy, bardzo dobrych graczy, graczy, którzy chcą grać w bardzo aktywnym, w bardzo dobrym królestwie, gdzie rzeczywiście mają tą pewność, że
rzeczy będą zrobione poprawnie, co najmniej, albo nawet lepiej niż poprawnie. Ale nie wszyscy chcą grać w takich miejscach, tak? Niektórzy jakby mają, nie wiem, nie mają takiej potrzeby i spokojnie. Ani sami sobie nie nakładają tej potrzeby, że muszą być bardzo aktywni i bardzo, nie wiem, jakoś tam mocno nastawieni, więc myślę, że spoko. Zgadza się. Dobra, tutaj jeszcze możemy sobie... pytanie jeszcze jest na Discordzie. Czy wykorzystując jakieś akcje, wykorzystując twoje zasięgi, jakieś wysyłanie wiadomości do Lili w tych ankietach, żeby coś zmienić, nie? To nawet ja przekształcę, czy tam próbowałeś o ten Lili w content creator, nie? Bo to jakby, no już masz sporą widownię tak naprawdę, nie? To już świętujemy te nasze 6 tysięcy, to tam coś kontaktowałeś się z Lili, bo mi się wydaje, że coś by się może udało. Tak, próbowałem się kontaktować i to nie było znowu tak dawno, żeby to nie było na zasadzie, że wtedy miałem, nie wiem, 1000 subskrybentów, a teraz mam 6 i jest duża różnica, ale oni mi od razu z miejsca napisali wiadomość, że ich nie interesuje współpraca z kanałem, który nie jest w języku angielskim. Więc tak to wygląda. Oni chcą inwestować w te kanały, które są w języku angielskim, żeby po prostu je promować, bo dla nich to głównie tak naprawdę jest ważne to, żeby oni mogli sobie wrzucać na media społecznościowe te filmiki, które ludzie tworzą i oni nawet mają tam osoby, które na przykład subskrybentów mają mniej niż ja, ale to są osoby, które nagrywają w języku angielskim. No i mają ten dodatek, tak? Więc ich też bardziej tak, oni chyba jakby, nie wiem, z marszu niekiedy dodają te filmy, więc ja nawet jakby nagrał kilka filmów po angielsku i powiedział, okej, ten filmik jest po angielsku, więc możecie go gdzieś tam wypromować, albo możecie go gdzieś tam sobie wstawić, a mi się chyba nie chce, oni to taki jakby trochę botami wrzucają te filmiki, jak ktoś Coś tylko jak u nas. wrzuci, to się pojawia, tak jak na Discordzie właśnie, u nas się pojawia. No i cóż, tak jest. Ja nie mam do nich jakichś wielkich pretensji, że oni mnie nie chcą. Uważam, że to jest uczciwe. To, co mówiłem już kiedyś też na odcinku, no bo no co, jakoś dajesz rękojmię, tak, że to jest nasz tam jakiś content creator, a nie jesteś w stanie nawet stwierdzić, co ten gościu tam gada, tak, no bo on gada po polsku, skąd ty możesz wiedzieć, że on, nie wiem, jakoś totalnie nie obgaduje twojej firmy albo cokolwiek, nie wiadomo, co jeszcze tam więcej robi, albo co pokazuje. Tym bardziej, że oni dają im najbardziej, co mi się z tych wszystkich rzeczy tam podoba, to dostęp do tego takiego serwera testowego. No i właśnie, daliby mi do tego dostęp i ja bym coś powiedział na temat tego, co tam było, a oni by nie byli w stanie tego w ogóle zweryfikować, co ja tam o tym powiedziałem. Bardziej się z tego dziwię, ponieważ nawet jak się zobaczy teraz Twitcha, to na tym Twitchu puszczają właśnie, robią reklamy z dosłownie bardzo małymi streamerami, żeby tylko zrobić konto i tam nagrodę dają za stworzenie nowych kont, nie? Dlatego tak się dziwiłem, że to chyba bardziej podchodzi pod ad, a nie partnership, nie? Więc to też się dziwiłem. No tak, tak, no ale cóż, no ja raz próbowałem, może jeszcze kiedyś spróbuję drugi raz, ja w ogóle myślałem o tym, żeby nie, trochę więcej sobie filmików zrobić właśnie w języku angielskim i gdzieś tam też z tym popróbować, no zobaczymy, na razie nie mam na to czasu, dla mnie już ta grupa osób, która jest tutaj i tych wiadomości i ogarnięcie tego, co mam, jest trudne, więc jakoś jeszcze rozszerzenie tej działalności byłoby ciężkie, ale no cóż, no zobaczmy. Nie wiem właśnie, która opcja byłaby lepsza, czy to lepsze by było zrobienie sobie nowego kanału, gdzie bym na przykład wrzucał tylko po angielsku i może wtedy to by było większe szanse, żebym był, no ale właśnie, to by później tak było trochę, że a jakbym zaczął więcej wrzucać po angielsku, to czemu już nie wrzucam po polsku? Nie chcę, jakoś tak nie uśmiecha mi się to. A na pewno nie jestem w stanie równorzędnie prowadzić dwóch kanałów w dwóch językach. I wydaje mi się, że też dużo osób by nie chciało oglądać filmików u mnie po angielsku z polskimi napisami. Nawet jakbym w stanie był
to zrobić. Więc na razie nie planuję jakichś takich wielkich zmian, żeby tam, wiecie, no podejrzewam, że gdyby mi się udało gdzieś tam wbić na ten angielski rynek, no to wiadomo, że rynek subskrybentów i tak dalej jest dużo większy, no bo to nagle jakby wychodzisz z Polski, jesteś na cały świat, ale z drugiej strony właśnie mogłbym się w ogóle nigdy nie wybić i bym tylko i wyłącznie na tym stracił. Ale ja w ogóle na to tak nie patrzę, Zawsze bo szczerze patrzysz. nie zależy mi na tym globalnym rynku, szczerze powiedziawszy, bo ja go nie ogarniam. Ja tutaj w ogóle, wiecie, nie jestem taki, że o, muszę być w imperium, muszę wiedzieć, kto jest gdzie, kto jest z kim, kto kogo lubi, a kto kogo nie lubi. Ja nie mam w ogóle takiego ciśnienia. Ja lubię właśnie tą społeczność, naszą małą Polską. Lubię te podcasty, lubię te gwiazdy rocka, lubię te skoczki, które jedne się udają, drugie nie, albo co tam się dzieje. To jest coś takiego, co jestem w stanie ogarnąć, tak? Mamy kilka polskich królestw, jestem w stanie mniej więcej ogarniać, które co robi, gdzie się co dzieje, niektóre z nich pokazać. A jakbym był, wiecie, na takim globalnym youtuberem, to co, musiałbym pokazywać tylko te największe imperia, bo przecież nikogo nie obchodzi, że w innych KVK też się czasem fajnie dzieje. A na przykład takie KVK, jak tutaj mamy, naprawdę często jest dużo bardziej interesujące niż te murderbole, które, wiecie, marszy tam jest tyle, że i tak nic nie widać, co tam się dzieje. Ja naprawdę jeszcze, jak Storm się widzimy i są tutaj widzowie, to ten wasz pas 7K, no to było mistrzostwo. To się tak Znaczy, super wiesz co? oglądało. Także Jeśli jestem ci ciekawy, chodzi. bo ja nie rozmawiałem z tobą na ten temat dłużej. A dla mnie samo oglądanie tego było mega ciekawe, więc jestem ciekawy, co ty powiesz, jak się wam tam grało. No cóż, no jakby zorganizowanie tego było dosyć ciężkie, bo jeszcze trzeba było przygotować rali lidów, trzeba było zgrać koalicję, żeby te trzy ralki naraz ułożyć i żeby bol każdy w swoim miejscu. My mieliśmy najcięższą pozycję. Ponieważ nasz ból był najdalej, więc musieliśmy przejść przez dwóch naszych koalicjantów, którzy mogli nas przez przypadek uderzyć, prawda? Więc mieliśmy dalszą drogę do Reinforce'a i na początku też te ralki dobrze nam się nie ułożyły, przez co to był problem, że trzeba było przesuwać te Reinforce'y dosyć dłużej, przez co te raporty z ralek nie były aż tak dobre, jak powinny być na ten triple rally, nie? Niemniej jednak to było triple rally, więc no, siłą rzeczy no, te raporty muszą być pozytywne, bo agresorzy zazwyczaj mają przewagę podczas ataku, prawda? Szczególnie przy double rally, tak? Gdzie na pasie 7 stoi 3 miliony, a uderza ralek łącznie 6 milionów wojska, tak? Więc nawet jeżeli chodzi. Tam jeszcze jak obejrzałem ten filmik, to troszeczkę się śmiałem, bo tam się pogubiłeś troszeczkę, bo tam było counter rally na counter rally, jeszcze te counter rally, które chowały się za pasy, przez co nie dało się ich uderzyć, przez co naprawdę to też bolało ten raport. Ale tam też się śmiałem, bo powiedziałeś, że robiliśmy cztery rally na pasa, co było niemożliwe, bo na pasa tylko trzy ralki mogą uderzyć. Chyba że z drugiej strony ralka, no to wtedy dopiero. Ale tak, to z jednej strony mogą być maksymalnie trzy rali i to po prostu było counter rali, które stało za pasem. Rzeczywiście, faktycznie, ja w ogóle nie pomyślałem o tym, ale to tak wyglądało po prostu, jakby to Bo było tam było tyle tych ralek i... czwarta mobilizacja. Przecież zapomniałem, że tylko trzy marsze mogą równocześnie na pas uderzać. Dokładnie. No, 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 ale totalnie to wyglądało to, jakby to szło na pas. Więc rzeczywiście, ja już w tym momencie może tak byłem, wiesz, podekscytowany tym wszystkim, że w ogóle o tym nie pomyślałem, ale myślę, że tam naprawdę było sporo, bo to, wiesz, właśnie ci na tych, ty coś tam, tu swarmujemy, tu coś, te mobilizacje. Uważam, ja naprawdę to, co tam się działo, uważam, że nie było chyba takiego momentu w tym KVK takim wielkim. Ja oglądałem, jak było takie jedno bardzo duże rally na flagę między 2605 i 960. Oglądałem właśnie 960 kontra 93. I może też ze względu na to, że 2658 trochę kibicuje, nie? To dla mnie były większe emocje, ale szczerze nie wiem. Dla mnie nie było jakiejś takiej sytuacji, która by była porównywalna, bo tam naprawdę się działo. Te mobilizacje, kontrmobilizacje. To jak oglądałem pas, który się otworzył pomiędzy 960 i 93, to szczerze nawet się zastanawiałem, czy może jakiś stream, albo może jakiś odcinek nagrać, a tam była totalna nuda. 960 robiło wielkiego bola po swojej stronie i 93 po swojej stronie. Po czym
w jednym momencie atakowali jedni drugich i był po prostu miliard marszy atakujących jedni drugich. Nie było w stanie się cokolwiek z tego odczytać przez, ja wiem ile czasu, chyba z 15 czy 20 minut. Na koniec jedni, najczęściej 93, przepychali te 960, po czym 960 się wycofywało i znowu robili bola przez następne tam 10 minut i tak dalej. I poza tym się nic nie działo. To była taka nuda. Może trafiłem na słaby fragment. To jest oczywiście możliwe, jak najbardziej możliwe, bo przecież ja nie oglądałem tego KVK 24 godziny na dobę. Akurat wasze widziałem w takim fajnym momencie. Ale samo to naprawdę czasem wydaje mi się, że jest dużo prawdy w tym, że można sobie otworzyć przypadkowe zupełnie KVK, albo takie, którym przynajmniej wiemy, kto jest z kim, jakie są sojusze, jakie są tam relacje mniej więcej i tak dalej i niekiedy można więcej się dowiedzieć, ciekawsze rzeczy zobaczyć na takich właśnie mniejszych KVK niż na tych super mega wielkich. Ja, no nie wiem, ja nie jestem fanem ani żeby grać w takich królestwach, ani oglądanie takich właśnie miliardów razy miliardów jakoś też mnie nie bawi, bo i często też na czacie piszecie wy, że co to jest za oglądanie, jak tam nic nie widać, tam nic, nikt nie wie, co tam się w ogóle wydarzyło. I koniec końców tam walka jest na wyczerpanie, tak? Czyli które KD pierwsze się wyprztyka z surowców i farm, prawda? Tutaj Antoś pyta, jestem przed KVK 2, czy to normalne, że w KD mam typa, co ma 90 milionów siły? Nienormalne, korzystaj z tego, że masz takiego wieloryba, siedź w głównym sojuszu, tam gdzie on jest, to na pewno twoje konto będzie miało o wiele, wiele szybszy rozwój. Tak jest, na pewno tam są gold chesty. No i cóż, są tacy gracze i to spoko, no jak są w naszym królestwie, to jest dobrze. Przed KVK 1 na pewno to będzie gracz, który będzie grał gdzieś tam pierwsze skrzypce. No cóż, także zdarza się, ale jest to anomalia. Ja tak tylko odpowiem jeszcze Antosiowi, że ja pamiętam, jak ja pierwszy raz miałem takie zdarzenie, gdzie ja miałem na przykład, nie wiem, powiedzmy 500 tysięcy siły i cię teleportował obok nas gracz, który miał chyba tam 30 milionów czy coś w tym stylu. Ja byłem pewny, że to są jakieś cheaty, że to jest niemożliwe. Ja sprawdzałem te numery po kilka razy, jak to w ogóle może być. I sobie już byłem wtedy bardzo blisko, żeby totalnie odpuścić Rise of Kingdoms. To był taki pierwszy mój moment, gdzie stwierdziłem, nie no, ta gra jest totalnie bez sensu. Jak to może być, że ja w sumie gram całkiem aktywnie. Wydawało mi się, że na tym takim małym skrawku mapy ja sobie świetnie radzę. I w ogóle super, że jestem lepszy. Tam w moim sojuszu byłem dosyć wysoko. Tu nagle podlatuje gościu i rozwala cały sojusz bez problemu. I sobie myślałem, nie, no to jest na pewno, to jest jakiś cheater. No, to jakby na początku tego, jeżeli ktoś zrobi te piątki przed KVK 1, to naprawdę to jest bardzo silne. Okej, ktoś tutaj chce porozmawiać na czacie głosowym, serdecznie zapraszam. Tutaj, pan HG. Dzień dobry, jak mnie słychać? Dobrze słychać. Siema, dobrze. Tutaj Polska Rozgłośnia Radia. Mam pytanie od publiczności, nieoficjalne. Zostało zadane pytanie do Storma. Ile haraczu ściągasz z graczy za jedną minutę reklamy u Snowa? Okej, okay, jakby ile... No to Snow najlepiej ci powie, prawda? Ile za reklamę u Snowa płacę? Aha, dobra, ja chyba źle usłyszałem za reklamę. Nie, absolutnie. To znaczy, tutaj ja trudno nie powiedzieć czegoś dobrego o tym królestwie, które sobie świetnie radzi. Ja myślę, że 2658 tak naprawdę nie potrzebuje żadnej reklamy. I nawet gdyby mój kanał nie istniał, to 2658 by sobie i tak świetnie radziło. Więc to bardziej jest tak, że jako
Ja korzystam bardziej na tym, że 2658 istnieje, niż oni korzystają na tym, że ja istnieję, więc myślę, że to bardziej jest w drugą stronę. I też ten Discord polski przecież w ogóle stworzył ten kanał poniekąd. Także, ale to nie jest też tak, że teraz, o dobra, to skoro nie wiem, ja mamy jakieś tam długi wdzięczności czy coś takiego. Nie, ja myślę, że to jest po prostu ciekawe. 2658 to, jak już powiedzieliśmy, to jest najsilniejsze polskie królestwo. Jeżeli to jest kanał, w którym głównie się koncentruję na polskich graczach, no to jest oczywiste, że będę pokazywał KVK, gdzie 2658 walczy. Także no, nie ma w tym nic więcej, takie wiadomo, że żadnych tutaj reklam, a już tym bardziej, żebyśmy coś sobie dawali nawzajem, to się nie dzieje, ale jeżeli ktoś tu ma wobec kogokolwiek jakiś dług, a już szczególnie tak personalnie ja i Storm, to jeżeli ktoś musiałby płacić, to zdecydowanie ja jemu niż nikt w drugą stronę, także naprawdę tyle, ile Storm mi pomógł w przeróżnych rzeczach, czy chociażby dzisiaj w prowadzeniu gdzieś tam tego live'a, to naprawdę myślę, że tutaj ja prędzej muszę Stormowi gdzieś tam odpalić jakiś super prezent, czy coś w tym stylu. Dobra. Ile trzeba wydać złociszy na T5 w KVK1? Najbardziej optymalnym sposobem. No to no, tak wiesz, te piątki na KVK1 to ciężko powiedzieć, żeby był jakiś optymalny sposób, ale okej. Okay. Optymalny sposób to jest, ile czasu się włoży. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam hajsem, no to tak mi się wydaje, że około, żeby nie skłamać, 100 tysięcy dolarów, coś koło tego, jeszcze przy aktywności, to chyba wtedy ma jakieś ręce i nogi, ale jakby dokładną ilość nie znam, nie pamiętam i nie widziałem. No ale to jakbyśmy nawet przyjęli 100 tysięcy dolarów, to sobie wyobraźcie, sprawie pół miliona złotych. 10K. 10 tysięcy, właśnie, no też mi się wydawało, że to chyba jednak za grubo. 100 tysięcy, tak. No, ale to 50 tysięcy złotych, no to można sobie samochód kupić zamiast te piątek, ale jak ktoś ma samochód, to zawsze może te piątki jednak. O, tu mamy jakąś mobilizację. Liucze i Ashurbanipal kontra Gorgo. Potem się woźmy Ryszardem. Później na dyskotece, tak jak w tych reklamach, nie? Zamiast na dyskotece BM-ką, trójką podjechać, to te piątkami. Mam 80 milionów Rise of Kingdoms. Tak, tak. A ja tych, właśnie już tych reklam nie widzę. Widziałem, że ostatnio Ominark jakąś tam nagrał znowu odcinek o tych reklamach w Rise of Kingdoms, ale rzeczywiście to jest śmieszne, jak idiotyczne mogą być te reklamy, które w ogóle pokazują inną grę. Ale chyba wszystko, cokolwiek działa, tak idą trochę w ten sposób, że jeżeli są w stanie ściągnąć jakąkolwiek liczbę graczy, to próbują, żeby to zrobić. No cóż, ja się jakoś tak specjalnie na marketingu nie znam. Bursoneku się pyta, czy Belly jest dalej w 7.1. Nie, Belly Sal już od nas migrował właśnie na 2.7.3.2 i teraz jest tam. No, także u nas już jest bardzo mało Polaków. Są cały czas, ale u nas w ogóle jest mało teraz graczy. Ale na razie mi to odpowiada, tak, bo mówię, taką dużą społecznością ciężko jest zarządzać, a też ja jestem dosyć aktywny na YouTube, tak, ale często to się nie przekłada na to, żebym był jakiś super aktywny w Rise of Kingdoms, szczególnie w ostatnimi czasy, więc to tak później jest, że ludzie do mnie piszą, a ja się często gdzieś tam nie odzywam albo się nie oddzielam na tych takich wspólnych czatach. Zresztą sami wiecie, bo nawet na Discordzie rzadko bywam w tym wspólnym, tak żeby sobie gdzieś tam siąść na czacie i pogadać. Na tym też muszę popracować. Gorgo tutaj widzimy, że zniknie za chwilę, no ale absolutna dominant w polu. No i właśnie tutaj jak sobie
Pomyślicie, jestem ciekawy, czy jak tutaj bym miał wieżyczkę, oni sobie tutaj widzicie, że atakują tą flagę, ale mógłbym gdzieś tam tą wieżyczkę w tym miejscu, gdzie widzicie mój kursor, ustawić i gdzieś tam próbować strzelać w tych graczy 8-3. No i tutaj pytanie, oni by mogli się wycofać bliżej flagi i nic bym im nie zrobił, albo by zaczęli atakować bardziej w moją stronę i wtedy moglibyśmy gdzieś tam z miasta wyskoczyć na nich i atakować. No jestem ciekawy, jestem naprawdę bardzo ciekawy, żeby tego siege'a mojego sprawdzić. Dla mnie to jest na pewno fajne, że to, co też mówiłem, że szósty marsz będę mógł w końcu efektywnie wystawić, że ten szósty marsz to nie będzie musiał być Trajan i Honda, którzy się słabo, albo jakiś inny marsz, który mi się słabo w polu sprawdzi, tylko to może być taki marsz sytuacyjny, który może robić w odpowiedniej sytuacji naprawdę dobre numery. Ale o Siege'u już dzisiaj naprawdę było wyjątkowo dużo. Jak wygląda obecnie KD 1079? To też jest jedno z takich bardzo starych, bardzo dobrych królestw, ale oni teraz chyba są w ogóle właśnie z 3090 w KVK. Tak jest. Tylko oni mają domeny, zobaczcie. Ale te KVK ostatnio oglądałem tam u Optimusa. Więc tutaj 3090 wygrało, ale właśnie oni też są z 365, ale właśnie z farmami 365, więc no to nie jest JST. I tutaj szybko wygrali. A 79 widzimy, że tutaj wygrało po swojej stronie. Widzimy sporo tutaj w ogóle jest fortów od tych królestw, no ale wygrali, więc zobaczymy. Ciekawy będzie Kingsland. Ja nie wiem tak do końca, z kim jest sparowane 3090. To jest ich sojusznikiem po tej prawej stronie. Czy oni są z 79? Czy oni są tutaj razem z wodą? Przepraszam, z wiatrem, bo jeżeli są z wiatrem, to jest szansa, że będzie jeszcze ciekawie w tym Kingslandzie, ale jeżeli są z ziemią, no to praktycznie KVK już się skończyło. Ciężko mi powiedzieć, nie interesowałem się tym. Czy mamy migrację otwartą do 7.1? Nie, mamy, to znaczy u nas migracja koniec końców jest jakby zawsze otwarta, tylko zależy kto chce. Ważne, żeby napisać. I wtedy to zależy od statystyk, no bo no nie oszukujmy się, my nie jesteśmy królestwem, które może odrzucić bardzo dobrego fightera, więc jak bardzo dobry fighter ze świetnymi statystykami, pięcioma mocnymi marszami do nas napisze i nawet to nie musi być baba, ani jakieś takie super konto i całkiem możliwe, że takiego gracza weźmiemy, ale jeśli chodzi, że każdy, kto chce, może sobie migrować, to na pewno tak to nie wygląda. Może mamy mało graczy, ale sprawdzamy, kto do nas przychodzi. Także teraz na pewno nie robimy czegoś takiego, że ściągamy graczy. To, co właśnie Automatic teraz napisał, że nie ma czegoś takiego, że na siłę szukamy, że o, teraz jesteśmy tak mało aktywni, musimy sprowadzać ludzi, bo przecież coś tam nam potrzeba. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że jeżeli coś. Zobaczymy pewnie po tym KVK w CSIDzie. Czy my się tam będziemy dobrze czuć, czy słabo. Jak będzie dobrze, to może zostanie tak, jak jest. Z jakieś takie małe zmiany zrobimy. A jak nam będzie się wydawało, że to jest słabe, że było mało walki, to pewnie poszukamy jakichś graczy, którzy mogliby przynieść i jakieś takie rzeczywiście dodatek do walki w polu i jeszcze by nam też trochę podwyższyli aktywność, bo to jest tak naprawdę ważne, te seedy nie do końca. Tutaj się już wywiązała, widzę, rozmowa cała. O, Storm, pytanie do ciebie. Jak się sprawuje Shadow w twoim królestwie? No to niech, czy to jest pytanie do Shadow, nie do mnie. Nie no, do ciebie, bo Shadow No Queen, tak. ale jestem ciekawy, jak się zaaklimatyzowała w twoim królestwie. To znaczy, Shadow Queen to jest w ogóle super osoba, więc myślę, że odpowiedź może być tylko jedna, ale ja nie będę odpowiadał, to ty odpowiedz. Ja
też nie będę odpowiadał, bo sam odpowiedziałeś to pytanie. Okej, wszystko jasne. Także Shadow Queen, jeśli będzie oglądać, to może odpowie też, jak jej się podoba. Ale myślę, że jest tam wszystko fajnie. Widziałem, że też chyba jest już gdzieś tam w R4 u was też Shadow Queen, zgadza się? To często nam pomaga tam po prostu często po prostu ma dla tytułu po prostu, nie? Tak. No to jest na pewno też osoba z doświadczeniem bardzo dobrym. Okej. I tu jest też Shanos? Shanos, to nie znam nawet tego gracza. Ale właśnie, może nam uchylisz jakiegoś rąbka tajemnicy, czy ktoś tam po KVK do was jakiś wielki gracz będzie migrował? Nie będę mówił o takich rzeczach, niestety. Ale no po prostu teraz kończymy KVK, tak? Jak z migracją, to zobaczymy najpierw, jak wyjdzie emigracja, tak? Czyli rzucanie gracza. Tak, rozumiem, że emigracji to nie będziesz mówił, kogo planujecie wyrzucić albo wyżerować. Znaczy, osoby te, które wiedzą, to raczej wiedzą już, także. Okej, wszystko jasne. Ale ciekawe właśnie, czy tam się do was Sosna nie przejdzie. Zobaczymy. To było na pewno ciekawe. Sosna migruje na 2429. 2429 to jest chyba to królestwo, gdzie ci nasi gracze też migrują. To jest właśnie też ciekawe. 2429, muszę zobaczyć. Okej. I to jest, oni chyba właśnie też walczyli z tym królestwem, na którym teraz jest Chizgul i oni tam wygrali z nimi. Ale ja tylko sobie sprawdzę, czy na 100% to jest to królestwo. Tak, bo my graliśmy na nich, ale Tak. I tutaj są ci chyba też Arabowie. Myśmy kiedyś z nimi grali KVK, jak oni byli na takim małym królestwie. I tutaj niektórzy z nich są, bo widziałem, że był DXB. Nie wiem, czy teraz nie zmienił trochę tej... czy nie zmienił sobie ksywy, ale gdzieś tu pewnie jest Dante, Snorlax i ci gracze, którzy u nas byli. Nie wiem, czy Pui właśnie też tutaj nie migrował, ten nasz powiedzmy największy wieloryb, czy przynajmniej osoba, która miała najwięcej kill pointsów, Snail. O, też był u nas Snail, także też tutaj jest dużo graczy. Właśnie 7-1 tutaj migrowało, no i super, wszystkiego najlepszego. To jest takie królestwo ponad numer 2000, które wydaje mi się, że naprawdę może gdzieś tam zagościć dłużej i właśnie rzucić wyzwanie takim królestwom jak 93 960. No właśnie, jestem ciekawy, Storm, czy ty jakieś jeszcze inne królestwo kojarzysz, które mogłoby w KVK mierzyć się z 93 i 960. Czy ktoś jeszcze jest w ogóle w Rise of Kingdoms na takim samym poziomie, albo podobnym przynajmniej? Podobny poziom do GT to jest jakby całkowita inna rzecz. Niby 2605 miało być podobne do GT, a wyszło jak wyszło, prawda? Natomiast takie KD, które jeszcze mają potencjał, które się dopiero formują, no to właśnie jest 2268, które mieliśmy wcześniej rozmawiać, właśnie z tego powodu, że mają tam dobrą migrację. Teraz tutaj co Krikli wspominał też o 3035, które jest inny chyba z najmłodszych imperiów. Ale no to dopiero będą mieli pierwsze KVK 6, więc tam to dopiero teraz to się zweryfikuje tak naprawdę. Jak to KD będzie funkcjonowało na imperiach takich, które są po prostu w starych KVK, tak? Tak. Właśnie tutaj mi chodziło o te królestwo, na którym byłem wcześniej, 2429, że oni się już sprawdzili, nie? Na tych dużych KVK, to znaczy może nie na największych, właśnie nie walczyli jeszcze z 93 czy 960, ale spodziewam się, że możliwe, że właśnie już niedługo to ich czeka, tak, że to jest jakby taki kolejny poziom, który muszą wskoczyć. Tutaj Ezil bardzo chce 3281,
Dobra, fajnie to się czyta, tak jakby jak potencjał GT jest bardzo silny. I to GT jest zawsze silne, tylko to mówię takie królestwa, które mają potencjał. Nie w tym momencie, ale no, które są z potencjałem. Teraz jeszcze jest, oczywiście też jest bardzo silne dalej cały czas 1846, gdzie jest Mokotę jako główny spender, tak? Nie wiem, czy pamiętasz Mokotę? Tak, oczywiście. I tam Laguna jest no, chyba cały czas królem tego królestwa. Cały czas KD, gdzie jest bardzo silny wietnamski KD 2489, gdzie Po jest cały czas tam dalej jest bardzo silny wietnamski graczy. Ba, nawet wygrał Grand Prix'y 60 GT, po tej zmianie. A, dobra, tutaj... To, co Ezil pisze, to jest to królestwo, na które Baba migrował. To też dla niektórych jest takie, że o, Baba migrował na KVK3. Szczerze, ja nie wiem. Dla mnie Baba to nie jest w ogóle jakiś niesamowity grajek w to Rise of Kingdoms. Nawet po tych killpointsach, zobaczcie, ma 12 miliardów, to nie jest. Trochę go tak wypromowało te Rise of Kingdoms, bo to był jedna z pierwszych osób, które zaczęła wydawać olbrzymie pieniądze na Rise of Kingdoms i on się pojawia w filmikach i tak dalej, ale jak popatrzymy na różnego rodzaju statystyki, a czekajcie, bo to jest jego farma, to nie jest jego główne konto, sorry, 60 miliardów ma, dobra, to jest trochę inaczej. Fajnie, pokazałem jego farmę i zacząłem tutaj mówić. Dobra, wracam już, tutaj ma rzeczywiście statystyki 100 razy lepsze, ale ja nie wiem, ja nie mam jakiegoś takiego wrażenia, że to był jakiś super gracz. Baba bardzo dużo migruje, nigdzie nie umie dłużej zagrzać miejsca, wydaje mi się, że to też jest po części też jego jakaś taka mentalność, więc co, no może znowu nowy projekt i czy on się uda, już tyle projektów, które Baba gdzieś tam chciał tworzyć, się nie udało, że jakoś nie wierzę w te królestwa, w których on jest. Bardziej wydaje mi się, że Baba się sprawdza w takich królestwach, które są już świetne i on do nich sobie migruje i tam gra. Ale chyba też on ma w sobie coś takiego, że on potrzebuje być tym największym z największych i chciałby też gdzieś tam tworzyć te rzeczy. No więc, no nie wiem, też mu życzę powodzenia. Jest to jakaś tam popularna postać na pewno w Rise of Kingdoms. Ja nie uważam, żeby on miał potencjał samodzielnie jakoś stworzyć królestwo. Na pewno jest po prostu wielkim wielorybem, bardzo silnym graczem, ale nie wydaje mi się, żeby wokół niego jako osoby powstało jakieś super mega królestwo. No, jeszcze ten. Tutaj Cizek pisze, że właśnie 1846 się rozpada, odkąd inny król jest. No to możliwe, nie wiem, nie interesowałem się, ale to jest to, co patrzyłeś wcześniej. Tam, gdzie sporo graczy 1v, czyli 1188, to też jest bardzo ważne KD, nie? To coś, co patrzyliśmy wcześniej. To jest 6 magnetami. Tak, tu bezimienny pyta, czy wrzucać rzeźby na Isangie, czy na Newskiego. Tutaj to jest bardzo złożone pytanie, bo nie napisałeś, którym jesteś KVK przynajmniej. Chociaż tyle musiałbyś mi napisać, żebym wiedział, czy jeszcze się opłaca w YSG i na przykład, czy w YSG już cokolwiek inwestowałeś, czy jeszcze nic. No bo jeżeli nie inwestowałeś w ogóle, a możesz już Knewskiego, to znaczy, że już jesteś w KVK 3 albo tam w sezonie podboju, no to wtedy absolutnie już się nie opłaca w YSG więcej inwestować, tylko lepiej w tego Newskiego. Jaki drugi marsz infantry polecasz? Mój pierwszy to Sansu Atelfleda na KVK 2. Na KVK 2 tutaj bym musiał się zastanowić. Jeżeli masz Sansu Atelfleda, to może, jeżeli koniecznie musi być ten drugi marsz, bo jeden to by oczywiście był dobry Bjorn i Sansu użyty. No nie wiem, wydaje mi się, że można Bjorna w jakiś sposób wykorzystać. To jest też epicki dowódca i nie wiem, może na drugie miejsce Mehmeta, jeśli miałeś szczęście do Mehmeta i wylosowałeś z tawerny na tyle, że on jest użyteczny. Ale właśnie, czy w ogóle na KVK2 opłaca się robić dwa marsze takie sobie? To mi się wydaje, że nie do końca, bo tam no nie, no jeżeli się jest w stanie zrobić dobre numery, to może rzeczywiście tak.
Ale ja bym chyba jednak postawił na jeden mocniejszy marsz, albo w ogóle tak jak znowu będę się powtarzał jedno i to samo, żeby trzymać te złote rzeźby na później. Na pewno nie opłaca się inwestować w legendarnych na KVK2, więc jeśli już, to Bjorn i jakiś tam może dowódca z tawerny, żeby go sobie użyć, jeżeli miałeś szczęście, bo jeśli nie, to chyba w ogóle nie ma sensu drugi marsz. Okej, bezimienny odpisał, że królestwo ma 50 dni, na razie masz 70 złotych rzeźb. To teraz musisz się zdecydować, czy właśnie chcesz robić YSG. Przepraszam. Czy chcesz zrobić YSG, czy po prostu poczekać ze złotymi rzeźbami na KVK3? Ja polecam bardziej tą drugą opcję, mimo że wiem, że ona jest trudna. Czy nagram jak o tym, jak taniej kupować pakiety? To musiałbym nagrać o tym, że chyba są jakieś te programy, gdzie można sobie zmienić kraj i na przykład ustawić kraj tam, gdzie paczki są tańsze i wtedy kupować taniej, ale chyba technicznie byłoby to dla mnie trudne. Ja w ogóle sam tego nie robię, więc byłoby to ciężkie i się to też ociera przez takie tanie i nielegalne. Więc jest to taka trochę tajemnica Poliszynela, Illegal Rain, że ludzie tak robią, ale chyba jeszcze nikt nie nagrał oficjalnie odcinka o tym, że to się dzieje i w ogóle, a już w ogóle jak to się robi, bo to trochę takie jest jakby namawianie do przestępstwa. Ja nie wiem, czy by nie mogli na przykład mnie za to później pociągnąć do odpowiedzialności karnej, bo to tak trochę jakby nagrał odcinek z przepisem na to, jak się popełnia jakieś tam jednak przestępstwo, nie? Trochę tak jakbym nagrał filmik o tym, jak bombę sobie zbudować. No dobra, nie? To jest może ten przykład, który podałem, był beznadziejny, ale wiadomo, o co chodzi. Najwyżej powiem, że mam mieszkanie na Filipinach. No, tak, to znaczy, no jakbym nagrał ten odcinek, no to nie mógłbym ściemniać. To by był odcinek o tym, jak taniej płacić, więc tutaj myślę, że nawet mieszkanie w Filipinach by mi nie pomogło. Chyba, żebym nagrał taki odcinek z takim przymrużeniem oka, że niby bym ściemniał, i to wtedy może by było, że o, jak tutaj taniej płacić za paczki? Zobaczcie, teraz właśnie lecę samolotem na Filipiny i już jestem na Filipinach i teraz kupuję taniej. Może wtedy tak, ale podejrzewam, że byliby tacy, co by zobaczyli ten odcinek, by stwierdzili, co ty zwariowałeś w ogóle, co ty robisz, nie? Czy czemu leciałeś na Filipiny? O co chodzi? Smocze oko, pokaż, jak wygląda twoja moc podzielona na budynki badania i legiony. Bez problemu to mogę zrobić. Tak to wygląda. Budowla 18, technologia 31, oddziały 32. Dowódcy 6, to też jest jednak, ci dowódcy też trochę dają. Moja najwyższa siła to było 96 milionów. Nie wiem, czy tam kiedyś jeszcze dotrwam. 100 milionów chyba mi się nie uda. No chyba, że na przykład na tym KVK nie mielibyśmy żadnej walki, a jakieś bym miał parcie na to, żeby mieć dużo jednostek. To wtedy może. Tych martwych, no moje statystyki nie są jakieś fantastyczne. To nie jest coś takiego, że ja się mogę pochwalić jakimiś niesamowitymi dokonaniami. Grałem z typem, który wydał 10 tysięcy dolarów i dostał bana na konto. Po zdjęciu bana mógł wychodzić na grę, ale nie mógł wyjść wojskiem z zamku. Jedyne, co mógł robić, to kanion, champion i tak dalej. To, co piszesz, Jacek, to jest kwestia czegoś takiego, jeżeli ktoś właśnie używał jakichś cheatów i tak dalej, to bardzo często jest w ten sposób. Był kiedyś taki sposób, że można było na zwrotach tak zwanych trochę się dorobić. No i wtedy tak, wałki na pakietach, to właśnie najczęściej są to wałki na pakietach, że kupuje się pakiet, a później się pisze wiadomość, że się, nie wiem, chciało go zwrócić, czy się go nie dostało, czy coś w tym stylu i w ten sposób oni później dostawało się z powrotem pieniądze, a
rzeczy, które żeśmy kupili, mieliśmy dalej. No i można było to tak robić chyba w pewnym momencie, nawet w nieskończoność. Kiedyś było takie królestwo, to chyba było 5-5-6 i tam ponoć było dużo graczy takich, którzy tak robili. No oni tam mieli super wielorybów, ale szybko się poskładało królestwo w momencie, kiedy Lilith zaatakowało ten problem. Więc później na koniec bardzo często mówiono o tym, że właśnie dużo graczy tam wykorzystywało ten sposób. A od kiedy gram? A właśnie, już niedługo będzie rocznica jakaś. Zobaczcie, jeszcze mam 9 dni. Znowu będziemy świętować, bo będę miał 2000 dni w Rise of Kingdoms. A kiedy, od kiedy gram, to jest, jak chcecie sobie zobaczyć dokładny dzień, bo wiadomo, że teraz z kalendarzem nie będę tego liczył, to wystarczy sobie zobaczyć na zaawansowanych dowódców i tutaj macie łowczyni i łowczyni odblokowuje się w pierwszy dzień gry, bo to jest jak zaczynacie grać, to odblokujecie zawsze ją. Obojętnie jakiej nie wybraliście cywilizacji, to zawsze w pierwszym dniu gry odblokowaliście tego dowódcy. No i właśnie tutaj widać, że dla mnie to był dzień 2018 rok, 1 października. Także ja gram od 1 października 2018 roku. Jest w ogóle taki fajny sposób, żeby sobie sprawdzić dokładnie, bez liczenia. Dobrze, to już pytań za dużo już nie ma. Wszystkie zostały odpowiedziane. Tak, i w ogóle już prowadzimy tego live'a trzecią godzinę, więc myślę, że będziemy powoli kończyć. Także ja się też nie będę siedział dłużej. Widzę, że ty się też już zbierasz. Wielkie dzięki dla tych wszystkich, którzy byli. Na pewno jeszcze takie odcinki będą, więc jeżeli ktoś nie zdążył albo dzisiaj nie mógł, to spoko, spotkamy się następnym razem. Wielkie dzięki dla ciebie, Storm, że byłeś, że mi tutaj pomagałeś. To naprawdę jest nieodzowne. Także wielkie dzięki jeszcze raz. Nie ma problemu. Okej, dobra. No i wielkie dzięki oczywiście dla wszystkich tych, którzy byli. Działamy dalej. 6 tysięcy już jest. Może się uda też 7 tysięcy kiedyś wbić. Zobaczymy. A na razie to wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.